Dobra, myślę, że już czas. Chociaż szczerze wam powiem, trochę dzisiaj przysypiam, ale coś tutaj ukręcimy w kosmosie, mi się wydaje. Jestem delikatnie bardziej zaznajomiony z tą grą. Tak delikatnie. Jak na obecny stan rzeczy i mam kilka misji pobranych, to jest raz, które chciałbym zrobić, a przynajmniej połowę z nich. I chciałbym zarobić troszkę więcej kasy na upgrade moich statków, bo teraz mam dwa. Także już malutki szwadron. Myślę, że jak dojdę do 10, to będzie w pytkę. Jakaś tam nadzieja jest, nie, ale dzisiaj tak jak na Discordzie, Witold, żeśmy tam wymieniali nasze, że tak powiem, doświadczenia z logiką interfejsów, to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Bardzo, bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Ja się tobie, wuja, absolutnie nie dziwię. Ja też, tak, mocno. Tym razem się nie chcę odbić, bo widzę tutaj więcej sensu w graniu i jest tutaj co robić. Fabuła też jest, wydaje się, w ogóle lore, fabuła tego wszystkiego wydaje się całkiem przyzwoite. Sionko Ravenscar, hej! I Foxfire oczywiście, dzięki za chrusta. Tak to będziemy teraz nazywać, doszedłem do wniosku. Rajdo hosty, czyli chrusty. Prosty? Nie, chrusty brzmi lepiej niż chrost. Chrust? Tak, chrust. Nie będzie. Ale tak. Logika interfejsu całkowicie odwrotna niż jakby człowiek zakładał. Totalnie i absolutnie. I to w wielu, wielu niespodziewanych miejscach. Oczywiście tutaj nic nie zmienimy, trzeba się do tego przyzwyczaić. Już nawet nie zadaję pytania typu, dlaczego przez tyle lat to nie zostało ogarnięte. Plus sporo błędów logicznych odkryłem też, jeżeli chodzi o AI. No ale była dzisiaj aktualizacja do bety, w którą gram. 7 giga. Nie miałem czasu zajrzeć, co tam było zrobione, ale no 7 giga, czyli zakładam, że coś tam było jednak zrobione. Strom Puper, witaj! Także dzisiaj wypijmy za szybko nadchodzący weekend i za to, że mamy kosmos, po którym możemy latać, także zdrowie. Ja załaduję. A jeszcze jedna rzecz jest. Po patchu zniknęła mi jedna misja. Była to taka bardzo wygodna, leniwa misja zniszczenia wrogich wieżyczek za 500 tysięcy bodajże kredytów. A i po prostu się wzięła i zniknęła po patchu, co jest przykre, smutne, no ale... nie, Asgram, nie, no wiesz, ja nie potrafię tak daleko w przyszłość sięgnąć. Słowo daję, to jest za daleko w przyszłość. No. Ale hej, no widzieliśmy aktualizację w komunikacji, znaczy na kanałach komunikacyjnych Star Citizen, że oni teraz będą więcej robić naraz i w ogóle. To jedną czy dwie misje i 7 kuźwa giga? Coś tu chyba jest nie tak, co? Latam ja sobie w każdym razie o takim bydlęciem. Właśnie czymś takim. To ma składane skrzydła. Jest to myśliwiec małego rozmiaru, też nadal. Ziemski myśliwiec. Ja pierdolę, ja nie mogę się przyzwyczaić do sterowania kamerą zewnętrzną za pomocą myszy. Jak widzicie, mogłem sobie tutaj narzucić nawet własne logo. Także dziwna to konstrukcja, a poprzedni statek dałem NPC-om moim. No niby heavy, nie heavy. Mam dalej podstawowe tutaj komponenty na nim, bo nie miałem kasy, żeby upgrade'ować nic, więc potrzebuję jakieś 15 baniek, żeby tego dziada zrobić na maksa. Zobaczymy, jak pójdzie. Jak uzbieram dzisiaj 1 000 000 w czasie tego streama, to będzie dobrze, cholera. No i też postaram się rozglądać po kokpicie bardziej. Nie, wydaje mi się, że optymalizacja trochę siadła. Tak minimalnie, jakby tak ruchy kamerą są mniej płynne. W ostatnim patchu. Ale ja chcę, Witold. Ja chcę i uj. I co z tym zrobisz? Ja chcę. Po prostu ja chcę. Założyłem też, że w innych sektorach można pakować części do statków od innych tych frakcji, innych producentów też, czy też, nie wiem, ras innych można zapakować.
Xenon, witaj! Ja uważam, że Spaceborne 2 jest warte swojej ceny i że warto kupić nawet na tym etapie. Ale X4 jest. Spaceborne jest totalnie inny od X4. Znaczy, daje ci możliwość zbudowania twojego własnego imperium, przejmowania sektorów, przejmowania całych układów słonecznych. Oczywiście da ci to możliwość. Ale to jest całkowicie inna logika gry, całkowicie inna konstrukcja. Tam jest mniej zarządzania, bym powiedział, niż tutaj, na pewnym etapie. Ale tam, tak czy inaczej, tak, ja uważam, że absolutnie warto. Ja mi się Spaceborne 2 bardzo podoba. Dla mnie to jest jeden z najlepszych takich lżejszych space simów na rynku. I mam nadzieję, że zostanie pchnięty na wyżyny swojej świetności. W tym właśnie Early Access. Gościu się nie opierdziela po prostu z aktualizacjami, ani z niczym. Przynajmniej misji już nie przychodzi żadnych. Zniknęła mi ta jedna cholerna misja. Więc zacznę od jakiejś jednej głupiej misji na rozgrzewkę. Po prostu. Mam nadzieję, że tym razem mnie moje AI tutaj nie zawiedzie. Nie ma problemu. Ja wręcz uważam, że Spaceborne powinno być droższe. Spaceborne 2 powinno być droższe na podstawie tego, co oferuje. No takiej rzeczy to kurde. Taką rzecz to nie często usłyszysz o grze. Gdzie jest mój wingman do ciula wafla? Te. No i masz, nie mam tego wingmana, kurwa, znowu, nie? Gdzież przed jebanym... Tu znowu jest, znowu został w miejscu. Kurwiu kosmiczny. Słowo daje, nie? Czyli za każdym razem... A nie, czekaj, leci może? Leci? Leci do mnie? Leci chyba. Tak, jest, following. Dobra, tylko taki wielki dystans jest. Zanim ja ogarnęłem, o co z tym sukinsynem chodzi, to masakra. Oni się powinni bliżej trzymać, według mnie. Ba, uważam, że powinny tutaj być opcje jeszcze wyboru dystansu odległości do tych statków. No nic, zobaczymy, jak to będzie później, ale pamiętam, że to był problem od samego początku, kiedy ta gra zaistniała. No, nie, no sobie głośno tutaj. Muzyczka jest bardzo przyjemna w tej grze, aż sobie zorganizowałem soundtracki oryginalne ze wszystkich DLC-ków. Jest naprawdę w porze, muszę sobie wypalić do auta na CD. A, jest opcja formacji. Ja to dobrze wiedzieć, bo tam nie widziałem tej opcji formacji. No to faktycznie, jak będę miał dwóch, to może ta formacja wtedy pomoże trochę. Tak czy inaczej, no strasznie archaiczne są tutaj te opcje. No ale hej. Jest jak jest. Właśnie z tym znalezieniem, nie? To jest porąbane. To jest naprawdę porąbane. Tak jak już tutaj doszliśmy do wniosku, tutaj nie ma logiki interfejsu w zasadzie tak za dużo. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i tyle. I dlatego też wiem, że tak wielu ludzi się od tej gry odbija przez to. Bo sama gra, jak już się opanuje, to naprawdę dużo satysfakcji dostarcza i jest tutaj co robić. Jest tam miodność z grania, nie? Nawet takie ding-dongi mam tutaj, o, proszę bardzo, na gimbalach. Podstawowe co prawda, bo podstawowe, ale zawsze to coś, na początek wystarczy. Półtorej bani będzie, to będę mógł sobie tutaj lepsze działka zamocować. Ale żebym chciał mu wyposażyć najlepsze działka dostępne w tym doku, to było chyba 2,5 miliona za jedno. O kurwa, 10 milionów na 4 działka. Hmm.
To się zastanawiam, nie wiem, czy ja tutaj będę dążył do budowy, chociaż może tak do budowy prywatnej stacji możliwe, ale to bardziej mi tak w sandboxie. Chyba, że... Chyba, że... Jak tutaj wygląda ogólnie kwestia fabularna? Zakładam, że jak się wątek fabularny skończy w jakiś sposób, w każdym DLC-ku, to potem przypuszczam, że można przejść do... kontynuować po prostu, tak jakby to był tryb sandbox, tak? Można sobie kontynuować grać. Tak to działa? Kolejna sprawa to, czy każde DLC... Nie no, tych górników zrobię na rudę i na gaz chcę zrobić i na początek. A czy mogę na przykład zacząć nowe DLC, nowy wątek fabularny nie od zera? Da się tak? Chyba nie, co? Chyba od zera się zaczyna. Kurde, no raczej, bo tam się chyba innymi rasami gra, z tego co wiem, w tych DLC-kach. Dobra, nieważne. Od zera, dobra, dobra. Są inne rasy, inne sektory i takie tam, dobra. No to przynajmniej tyle. Czaję. No tak, bo tam jest Split Vendetta, to się gra z tą rasą Split i parę innych. Entering system. Get Sofune. Tamten statek, pierwszy, który miałem, już go tak upgrade'owałem, kuźwa, że 3200 metrów na sekundę zapierdziela w tej podróży. Faktycznie dwa razy szybciej. Też spotkasz, no i wpytkę. Czyli ogólnie to, co jest w DLC-kach, się miksuje, tak? Tak czy inaczej, no, statki i technologie, tylko fabuła jest zamknięta do danego DLC-ka. No to by miało sens. A nawet dwa sensy nawet. No i gdzie ten ciul Kalafior jest? Skoczył dopiero do gate'a, ja pierdolę. Mój wingman ogólnie ma szybszy statek niż ja, dwa razy. Dziwny ten statek, troszkę przyjemnie zrobiony, ciekawa konstrukcja ogólnie, z dużą wyobraźnią zrobiony. Taki mi trochę katamaran przypomina. No, okej, okay, czyli tak, kumam. Czyli tak jakby się uprzeć, to można każdy z wątków fabularnych grać bez końca. Nie celuj, typie, tam. Ups, to był miss shot. No, znów to samo. Czemu ja klikam do środka przycisk myszy? I owszem, F5, bo to faktycznie jest ważne. Miałem taką durną misję i mi się pewnie jakoś źle mnie RNG potraktowało możliwe. Miałem zeskanować stację piracką i misja figurowała jako easy. A ta stacja piracka, nie dość, że musiałem lecieć jakieś 30 minut, kuźwa, żeby ją znaleźć przez różne sektory, jak nie dłużej, to jeszcze się okazało, że ta stacja jest tak obwarowana flotami, platformami obronnymi. Każdy slot tej stacji był zajęty zapierdolonym działek, nie? No nie było bata, żeby tą stację zeskanować. Po prostu nie było bata. Mówię, pierdziele, podchodzę do tego 15 razy. No nie da się. Musiałem w końcu zrezygnować. Także takie dziwne rzeczy potrafią się tutaj stać. A.
Scan specified station. Dobrze, przeskanuję. O, jakiś madafaka tam wyskoczył. Skanowanie stacji polega na podleceniu bliżej i pyknięciu taki, o, proszę bardzo, taki pocałunek wiedzy trzeba zrobić przy sekcjach stacji. Jakby ktoś nie wiedział, bo mnie to też dużo zajęło, żeby się określić. Własne Imperium Zła, to brzmi dobrze, a to ja chciałem tak w Spaceboard trochę być takim właśnie złodupcem. Szczepan napierdalacz. To na pewno trzeba się zeskanować. Światełko do skanu, wiesz co, szczerze ci powiem, to ja tutaj się nauczyłem po prostu, nie wiem jak to światełko do skanu, to jest takie jakby mniejszy kontrast narzucony, nie, na ten element. No, zrobione. Done! No ja w końcu zrezygnowałem właśnie z tego skanowania stacji pirackiej, bo to było przejebane. Dobra, niech no ja zobaczę, co to się teraz dzieje. Dostałem kabziora, jest 230 tysięcy, jestem bogaty. Swój kombinezon kosmiczny też delikatnie upgrade'owałem. Mam trochę misji od mojej fakcji. Pokaz siły. Dostałbym za to skórkę. Miałbym zamontować 3 satelity w sekcji ksenonów. Dać jednego inżyniera oddać, czyli to mi się nie opłaca ogólnie. Tak na tym etapie. To tak skromnie. Resources required. Co oni chcą? O nie chce mi się takich. Dużo płacą, nie bardzo, trzeba kupić te zasoby chyba. I 3 godziny jeszcze jest na to. Chyba, że ktoś już ma. Co? Data leak jest. Okej. Jest gdzieś. Tutaj gdzieś był ten data leak chyba. Z tego co widziałem. Tutaj chyba, nie? Czy nie? Czy to coś innego jest? Jaki job? Ale co jest jaki job? No kurwa, z żadnych detali mi nie podało, to co ja miałem zaakceptować? Nic nie będę akceptował bez detali. O kurwa, nacisnąłem zły przycisk na razie. Wiesz co, Fox, ja tobie współczuję, nie? Jak będę miał czas ogólnie, to ci postaram się pomóc, ale... Może widziałeś konwersację na Discordzie, zapomnij o logice tutaj, po prostu zapomnij o logice, nie? Dowiedz się co i jak, przyswój to do głowy i... O, to jest ta misja, dobra. Kill Thomas Zhang. Medium, kryminał, dobra. Kurde! Wezmę tą misję. Niech będzie, wezmę tą misję. No ja też, no co, ja też już się poddałem z tym, z Hotasem tutaj, bo jeżeli chodzi o Hotas, to nie dorobili jednej bardzo podstawowej funkcji. Jednej, gdyby to było na Hotasie do opanowania, gdyby można to było w jakikolwiek kurwa sposób przypisać, to ja bym grał na Hotasie. Wiecie co? To.
Dosłownie to. Klikam na cel i namierzam cel. Cele mojego wyboru. Bra! No kurwa, podstawowa opcja to jest. Dosłownie, bez tego nie można grać w tą grę, więc... Mówię, nie będę co chwilę ręki ściągał z jebanego joysticka, no bo to jest też w czasie walki ekstremalnie przydatne, nie? A mają to naprawić. Mają to naprawić. No dobrze, no dobrze, no błąd. No tam nie ma kurwa funkcjonalności do tego. Całkowicie. To jest... Jumpgate. The void. Aha, muszę zestrzelić typa. Dobra, okej, okay. Jedziemy z koksem. Co? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie, to mi nie tego, nie pasi ogólnie, to nie jest to samo. Ja nie potrafię sterować joystickiem, kursorem. Totalnie, nie? Totalnie mi to nie wychodzi. Witold, ale to nie o to chodzi. Ja wiem, że są opcje, żeby namierzać najbliższy cel, ale chodzi o to, żeby namierzyć cel mojego wyboru. Bo ja mam tak, że ja lubię namierzyć swój cel mojego wyboru, wiem, że to jest dziwne strasznie, i to nie musi być koniecznie cel związany z walką, nie? No ale zobaczymy, no jeżeli faktycznie udoskonalą to, i to możliwe, możliwe. Zapisałem sobie ustawienia Hotasa, które sobie ustawiłem, były przyjemne całkowicie, tylko mówię, brakuje tych kilku funkcjonalności. No dzisiaj sobie troszkę właśnie rwałem włosy z głowy nad logiką tworzenia floty i ustalaniem zachowania wingmanów. To mi zużyło szarych komórek i neuronów, muszę przyznać. Bo na przykład, szczerze wam powiem, Elite Dangerous bardzo dobrze rozwiązało poruszanie się po menu, submenu, innych pierdołach za pomocą joysticka. Naprawdę, bo umożliwia właśnie, bo przewiduje, że wszystkie opcje, które są dostępne za pomocą myszy i klawiatury, są dostępne dla Hotasa, czy też dla dwóch joysticków. I można sobie dosłownie każdy przycisk tych urządzeń przypisać do funkcji w grze. Tutaj tego nie ma, tutaj właśnie brakuje. Kuźwa, tutaj nawet klawisza Shift nie mogę sam przypisać do niczego. Są ustawione defaultowe opcje, które uwzględniają klawisz Shift jako tą zmienną, prawda? Ale samemu nie można go przypisać. Czyli lecę odstrzelić typa. Okej, okay. Trochę to prawdopodobnie zajmie. Gdzie jest mój jebany banany wingman? Czemu ty się tak daleko trzymasz? Obrona i ma lecieć za mną. Ten gościu będzie w zasadzie. Będę typa pewnie... Jeżu, ja będę typa gonił przez cały ten sektor. Znaczy sektor, przez te sektory wszystkie. Nie można w ogóle... Nie można w ogóle przypisać Shift. W ogóle, totalnie. Ten klawisz nie jest rozpoznawany w czasie przypisywania. Po prostu nie jest. Jest zablokowana możliwość wykorzystania go. To jest też głupie. To jest też błąd według mnie. Bo wtedy modyfikatora nie możesz użyć. I dlatego na przykład nie można ustawić swobodnego poruszania kamery, tylko trzeba, kurde, wykorzystywać te defaultowe ustawienia. Żeby się rozglądać po kopicie, muszę trzymać Shift i trzymać środkowy przycisk myszy, nie? I wtedy oś myszy jest uznawana za ten kontroler. A co na przykład, gdybym chciał trzymać Shift i tylko ruszać myszą? Dla mniejszego skomplikowania. Nie da się tak ustawić teraz. Follow mineral.
Będę jakiś transporter napierdzielał. Ojejku, ojejku. Ale za 300 tysięcy myślę, że warto się przemęczyć. A nie to chciałem nacisnąć. Wow! To był ten typ! Co? Ja się zakręciłem, zagapiłem się. Dobra, lecimy tu. Booster, o, wyrzucił ładunki. Motherfucker wyrzucił ładunki, ale ja go killim. Chyba, że on mnie zniszczy, nie? Zobaczymy. Oczywiście, nie? Wyrzucił jakiegoś myśliwca. Gdzie jest mój typ? Myśliwce wyrzuca, gościu. Boom, baby! A to wieżyczki laserowe są ogólnie. I one mi zjeżdżają tarcze. To bardzo mocno, ale z bliska one są do dupy. No tak bardziej do dupy niż na dystans. Gdzie jest mój kurwa wingman, ja się pytam, nie? Gdzie? Check engine mi się świeci, no jedna, nie? Czy to jest jakiś easter egg? No wiem, że piękny statek właśnie, sam już chciał mieć ten statek. O kuźwa! On mnie nie trafia i ja go nie trafiam. Ale zrobię tak, o. O, tak zrobię. Nie, tak nie zrobię też. Gdzie jest do cholery mój wingman? Zaraz go zestrzelę. Ja tutaj nie jestem jakiś mistrzu pilotażu. Ale zaraz padnie. Okej. Gdzieś tutaj były jeszcze szczątki do pozbierania. Zdaje się. Tak, tutaj są. Jeszcze jedno gówno było do strzelenia. Nie, to jest asteroida. Stop your attack immediately. You will now suffer the consequences. What consequences? This is Sector Security. Comms channel open. Reporting an attack against this station. Acknowledged. What? Criminal record has been updated. What? A to chyba nie o mnie chodzi. Co? Kakat, siemanku, witaj! Driftować, wiesz co, Barnaba, można, tak, można wyłączyć wspomaganie lotu jak najbardziej. Tylko dla mnie to jest zawsze dzikie w tych grach i ja tego nie robię po prostu, nie. O kurwa, nie. I jestem trup, jestem kurwa trup. I chuj w dupę. Ejecting, czyli load game. Zobacz, jak się przez przypadek wyłączy, jakie to jest wkurzające. A tutaj nie wiem, co się stało, czy ja, to jest chwila moment, tutaj, dosłownie chwila moment, zwłaszcza na początku, jak masz te mniejsze statki, coś zjebiesz, albo cię zaatakują w większej grupie, chwila moment, piu, nie macie, pozamiatane.
Nawet nie zdążysz uciec, nie zdążysz nic zrobić, nie? Nie można nawet, ja nie wiem, czy to nie jest błąd w zasadzie, bo nie można nawet aktywować trybu podróży szybkiej, kiedy jest się atakowanym. Po prostu nie można tego zrobić. Niechcący wyłączyłem dźwięk tak przy okazji, bo się nauczyłem, że Shift V to jest wyłączanie dźwięku, bo nie wiem czemu taka opcja jest potrzebna, no ale jest. Nie wiem, czy ja kuźwa trafiam, czy ja nie trafiam teraz. Zaraz znów będzie, że w stację uderzam. Widzicie to? To jest kolejny bug. I to się bardzo często zdarza. Mam zaznaczony cel. A moje pociski mijają ten cel i trafiają w stację na przykład. Ale to właśnie nie są początki kakac. To nie jest to, ta gra jest na rynku od 2018 roku. Chyba druga połowa 2018 roku. No właśnie, wiesz, ja mam włączone tutaj namierzanie tego celu. Ja nie trafiam tego celu. Jak wciskam środkowy przycisk myszy, kiedy mam namierzony cel, to pociski lecą do kursora. Kursor namierza się automatycznie. I było widać jak grzyb, że pociski przechodzą przez to. Więc gówno z tym zrobię, lecę dalej. Zobaczymy, może tym razem nie zwalę tej misji. Zapiszę sobie zaraz przed atakiem typa. A, to tak. Chociaż teraz i tak jest, z tego co pamiętam, Witold, co chyba było mówione, że wcześniej po prostu był koniec, game over, tak? A teraz jeszcze jesteśmy ejectowani, katapultowani z tego, z kokpitu. Chociaż nie wiem po co, jak tu wystarczy grę załadować z powrotem. Nie wiem czemu miałbym się bawić w tracenie moich statków. Terran Protectorat. No dobra, ale to są... Tutaj jest gościu... A, rozumiem, kurwa. No to jest taki rodzaj misji w zasadzie. Czyli ja swoich atakuję praktycznie. O kurde. To ja pierdzielę taką misję tutaj, czyli... Wtedy cała frakcja obraca się przeciwko mnie i to moja frakcja. Nie wiem jak to chce, ja mam ustawiony autosave na 10 minut, więc 10-15 minut, dosłownie. Tu możesz sobie ustawić częstotliwość autosave'a, więc jeżeli ktoś sobie nie ustawi większej częstotliwości autosave'a, no to co mogę powiedzieć? Git good bro? Chyba tyle mogę powiedzieć, nie? Nie, pierdzielę, to nie będę atakował typa. Co, bo ja tutaj mam więcej do stracenia niż do zyskania, serio. Walić to. Tutaj mam lecieć na Marsa. Please hold. We'll be scanning your inventory. Tutaj mam rozwalić 14 statków ksenonów. To za to na pewno mi podziękują. All clear. Move along. No teraz już będę wiedział właśnie, cholera. Tutaj mamy jakieś ciekawe. Te misje medium, one nie są takie medium. Powiem wam tylko tyle, że to są jedne z trudniejszych misji. Przynajmniej na tym etapie. Weaken enemy forces. Patriarch's Yard, Argon Federation, czyli do Federacji Argon będę musiał gdzieś polecieć i napierdzielić, co mi obniży u nich standing i też mnie zaczną atakować, zajebiście. Ale... Tutaj mam szybki potencjalnie, jeżeli znajdę odpowiedni statek. Potencjalny szybki zarobek.
przeskanować statek transportowy, który przewozi rudę. Także tutaj tak, znajdziecie misję, dużo misji do skanowania, bardzo dużo. Dużo misji do otwierania tak zwanych lockboxów i do każdego trzeba jakoś inaczej podejść. Bo też mam tutaj wrażenie, że coś tutaj może nie do końca być ok, ale też nie rozumiem dużo rzeczy, więc wstrzymam swoje domysły jeszcze. Bitewne misje, transportowe. W zasadzie mogę powiedzieć, że bardzo podobnie jak w wielu grach tego typu, naprawdę wielu. Jakichś pasażerów przewieźć na przykład. Takie bardziej pokojowe, by człowiek myślał misje. Ale ogólnie mówię, teraz jak tak zaczynam mocniej i mocniej wdrażać się w zasady rządzące tą grą, to faktycznie potrafi to być bardzo relaksujące doświadczenie na wielu, wielu płaszczyznach. Dobra, zrobię teraz tak, zobaczę, sraczę, gdzie jestem. Kurwa, no gdzie ja jestem? Często się gubię na tej mapie. Czy jest jakiś tutaj skrót, żeby się namierzyć na siebie samego? Wyzerować na siebie samego? Czy co? Bo ja nie czaję. Nikt swój. O! O, okej, dobra. Czyli to byłem ja, dobra. I teraz tak, muszę znaleźć tutaj jakąś supply base. Silicon Carbide Mill. Tutaj prawdopodobnie przy tym młynie, nie? Powiedzmy, że przy tym młynie teoretycznie powinny być jakieś transportery, które się zajmują przewożeniem złóż. Kurwa. Jest. Ha! Ale ten typ za szybko leci, nie, jego nie przeskanuje, nie ma bata. Właśnie ten problem, że muszę wyczaić statek, który się albo porusza wolniej ode mnie, albo statek, który jest stacjonarny. I dlatego też te misje skanowania statków często bywają nie do zrobienia w pewnych warunkach, zauważyłem. Trzeba dobrze wyhaczyć moment, naprawdę dobrze. 1200 metrów to jest high-tech trader, to nie jest, to nie ma sensu. Gaz. Też za szybko leci. Traderzy latają szybciej niż mój myśliwiec. O mamuniu. Okinawa. No. No nic dziwnego, tak? Z drugiej strony, no kurwa, w końcu holujesz sprzętu czy jakiegoś tam kosmicznego syfu na wielkie dystanse, to ja jak najbardziej zrozumiałem. Dobra, heroiczna nuta w tle. No to jest prawda, kakac, no. Wieczko, siemanko, elu. No. New subscriber! Wieczko, dziękuję za subskrypcję. Kolejną, szczęśliwą, bo 13 z rzędu.
Zdrówko twoje. Będę w pobliżu tego cholernego młyna i liczę na to, że będzie tu jakiś transporter ze złóżami. A jak trzeba będzie po prostu czekać na jakiegoś typa, coś aż się pojawi. Chyba. Łop! Nie chciałem. Za późno shift wcisnąłem. High tech. No szkurła, high techy same są. Czy wy sobie robicie jakieś kosmiczne chuje muje tutaj ze mnie? Baldrick. Baldrick. Uczę skanera. Silicon Carbide Mill. Baldrick. Czemu to są same high-techy? No i jebło ich. Maintenance vessel. Proszę bardzo, trafiony. Tamten był zbugowany. Dowód finalny. Docking granted. Baldrick. Baldrick. Ale to jest złośliwe, nie? To jest takie kuźwa złośliwe. Jestem przy młynie. Kurwa, tutaj nie ma traderów z złóżami, tylko sami high-tech traderzy. Wow, 500 kredytów mi dali. O, jest! A nie, to źle namierzałem. To jest też high-tech. Na lądowisku już jakieś nie stoi. Ej, to może być. To może być. To tak, to może działać, fakt. Silicon Carbide Mill. Z drugiej strony ci powiem, że ja rzadko widzę tutaj lądujące jednostki. O, ups. Tylko przyjebałem w sufit delikatnie. Nie no, co tutaj, nic nie ma przecież. Absolutnie nic tutaj nie ma. To by było zbyt proste. Właśnie zauważyłem, że w tych nowych sektorach bywa mocno pusto. O, tu mamy minerały, zobaczmy. Hokkaido! Chociaż sukinsyn przyspiesza, no nie! No nie uda mi się go zeskanować, nie ma bata. On odlatuje. Baldrick. Na zewnątrz. Ale tu mi wyskakują przecież te markery do tych jednostek, no. A tutaj na zewnątrz pewnie, tu są te z... Kuźwa pies, weź mnie, przestań teraz. O. A nie, to nie to. Baldrick. Ale nie ma tego. I właśnie tak, to jest misja, która jest opisywana jako very easy. Nie płacą za to zbyt dużo, no bo kurde, sobie człowiek myśli, ale co to jest, no tak skanować jakaś pierdoła, tak? Ale gwarantuję wam z mojego własnego doświadczenia, znalezienie celu do skanowania to jest jedno i potem skuteczne przeskanowanie go to jest drugie. I bardzo, bardzo, bardzo często ja takie misje pierdzielę po prostu serdecznie ze środkowym palcem wystawionym bardzo, bardzo, bardzo daleko, bardzo wysoko, bo się tego nie da zrobić. To bywa strasznie frustrujące, ale to nie jest tylko domena tej gry, w paru innych tytułach właśnie zaznałem po podobnych
nieścisłości. Baldrick. Masz same high-tech tradery. Dlaczego? A w drodze tutaj jest masa, nie? Transporterów złóż. Tylko problem polega na tym, że ich kuźwa no nie dogonię, żeby zeskanować. Po prostu nie ma bata. A muszę wykorzystywać krótki ten skaner, który mam tutaj. Baldrick. Tak swoją drogą, z jakiej odległości on działa? Półtora kilometra działa. Nie? Nie, muszę być bliżej, kilometr. Mam ten policyjny skaner tu też zamontowany, zdaje się. Tak przeskanuję typa, tak dla jajec. No, poniżej kilometra trzeba być. Accelerator, Venus, Baldrick. Hey, you can't do that. Serio? Kto mi zabroni? Heh. Muszę się rozejrzeć po tych lądowiskach, ale jak nic takiego nie będzie, to pierdzielę to. Nie ma sensu. Baldrick. Baldrick. Docking aborted. A licencję policyjną. A ja jeszcze nie tego, w ogóle nie. Gdzie tu się kupuje te licencje w zasadzie? Bo ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, że można licencję kupić. Siemanko Cezary, witaj. A, proszę, i tego to ja nie wiedziałem, szczerze ci powiem. Ciekawe. Czyli to jest bardziej ryzykowne niż opłacalne, tak bez licencji. No dobra, gdzie tą licencję mogę zdobyć? U szefa nacji danej. Aha, no to teraz będzie pytanie, jak znaleźć kuźwa szefa nacji. To będą pewnie nie te ludki tutaj, tak? Te żółte ludki przy ikonkach. Są szefowie będą. Dobrze rozumuję? No to dobra, to jeszcze... Ciekawe, czy mi stać na taką licencję swoją drogą. Ale wiecie co, mam zaczyna mieć wyjebane, jeżeli chodzi o to, czy do supply base może polecieć? Bo znając życie tutaj, to Silicon Carbide, czyli coś tutaj składują. Dobra, polecę jeszcze tylko tutaj szybko i zobaczę. Thanks, Riro. Plany budowy też. No właśnie. Wiesz, na razie ten mój portfel jest tak suchy, że ja pierniczę. Powiem tak, mój portfel jest w tej grze jest tak suchy jak bar po wizycie AR. Nie ma za co. To się już przyjęło, tak już zostanie. Jaka fajna klawiatura. Nawet dwie. Okinawa. High-tech freighter, high-tech trader Baldrick. Baldrick. Meh! Skoro to jest ten magazyn, to tutaj muszą być kuźwa jacyś jebańcy, nie? Agrikultura, no serio. Serio, ta gra jest tak wredna, że ja jebę. Ale wciąga, trzeba przyznać, że wciąga. Baldrick.
That's not allowed. Meh. No właśnie wiem, to jest kosmos i tutaj w ogóle ta... Okinawa. Mówię, wredne jest to, że przy autostradach to ich jest masa. Cała masa, nie? Tak klikałem co drugi, kurczę. A pod budynkami, gdzie powinni stać, to już nie. Baldrick. Jebanańce! Baldrick. Ultech, hightech. Baldrick. Ujtech. Baldrick. Ja się chyba poddam z tą misją, bo mi szkoda czasu na takie rzeczy. Dobrze, przeskanuj mnie. Scan me, daddy, scan me hard. Już? Wiem, że nic nie znalazłeś, co żeby znaleźć. Wszystko mam w schowku tajnym, znaczy co? Baldrick. Dobra, wiecie co, pierdzielę tą misję, nie lubię czegoś takiego, nie lubię się kręcić po prostu w kółko bez żadnego celu, ładu i składu. Wyjebane mam w to. Won, wypad. Naprawić miałem tutaj jakiś wyciek danych. Ogólnie. Też niech spada sobie. I zniszczyć 14 statków ksenonów. Ciekawe, czy to mi się uda zrobić. Zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Stocking up resource. Deliver foodstuffs. Nie. No pewnie się nie uda. No. Jakieś pojedyncze jednostki. Ja mam dwa statki, więc zobaczymy. Jak nie sprawdzę, to się nie przekonam przecież. Muszę polecieć do ksenonów. Duponów. Czyli tutaj. Do tego sektora. Za Savage Spur 2. Savage Spur Le Tu. Ale zanim to zrobię, to polecę sobie tutaj. Na ten outpost sobie polecę, bo tutaj dawali dobre zlecenia. Z tego co pamiętam. Accelerator, asteroid belt. Autopilot, engaged. No jak myślę, że się właśnie zbunkruje przy bramie, jakby się zaczęło robić zbyt gorąco, to po prostu sobie przeskoczę. Tak też dziwnie jest zrobione, że ten dopalacz jest połączony z tarczami. To jest dla mnie bardzo dziwne. Ja wiem, że to ma wymusić jakieś większe taktyczne myślenie tutaj, ale z drugiej strony to jest taki kurwa wrzut na dupie, bo człowiek dosłownie nie ma szansy uciec. Jeszcze żeby ta prędkość podróżna nie była blokowana w czasie ataku. Tego też nie rozumiem. Dlaczego ta prędkość podróżna jest blokowana? Tak jakby wszystkie systemy były zaprojektowane w ten sposób, żebyśmy nie mogli uciec. Dosłownie, żebyśmy nie mogli uciec. Dziwne to jest. Baldrick. Fox. Baldrick. Okinawa. Jej! Asteroid belt. Autopilot! Jump gate, get Sofune.
Computronic substrate fab. Jump gate, get Sofune. Fox, narzuciłeś sobie już logo na swój statek? Do it. Do it. Jak tak, bez logo? Bez logo będziesz grał? Jak to tak? To jest tak bezpańsko, no. After Ascendingu ci nie kasz. A, rozumiem. New follower! Wirus X Gamer, wielkie dzięki za follow. Witaj na pokładzie. Gdzie mój przydupas? Nie, serio, gdzie jest mój przydupas? Słowo daję. Jeżeli mi zniknął ten typ, to się wkurwię. To bardzo, 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 bardzo mocno. What? Gdzie jest mój... To jest, powiedzmy, to jest po prostu beta. Najnowszej wersji, tak? 12 kwietnia, z tego co kojarzę, ma być premiera nowego i ostatniego DLC-ka. I wtedy też zakładam, że ta wersja zostanie wydana. Ludzie, dlaczego mi zniknął mój wingman? Dosłownie, kurwa, zniknął mi wingman. Co, wizualnie, jak dla mnie, minimalnie, a nie jest, przepraszam, jestem głupi, masz rację, ale jest pak, jest w pasie asteroidów. Ciężko to było zauważyć, że ci powiem, nawet z lornetkami na oczach, które mam. Czemu tych chujcu z... Co? Wirus X Gamer, wizualnie bym powiedział, że tak jakoś nieznacznie, troszkę tutaj dodali efektów graficznych, ale nie powiedziałbym, że jest to jakaś drastyczna zmiana. Optymalizacyjnie delikatnie lepiej, silnik fizyki został zmieniony, czy też zaktualizowany, jest więcej mechanik. To są moje obserwacje na chwilę obecną. Niestety wielu, wielu błędów i niejasności nie poprawili, zwłaszcza niejasności w UI. Bardzo dużo rzeczy jest też, zauważyłem, niepoprawnie opisanych, nawet po angielsku, tutaj. Gdzie ten mój przydupas? Jezu, dlaczego ty mi to, gościu? Czemu to robisz? Defend? No jest, jest defend. Jak ja robiłem... To jest po prostu jebnięte. Właśnie to jest ta logika, o której ja mówię tutaj. Aha, to nie tak było. Dobra, czyli muszę typa znaleźć. To jest ten typ. On się dosłownie on leci do mnie. Tylko on leci tak powoli. Nie wiem, czemu on tak powoli leci. Nie rozumiem tego. Dwa razy szybszy statek to jest. Okej, dobrze, mam to. Wiesz co, ja też tak zrobiłem, jak grałem w 2019 roku. Zacząłem zarabiać kasę, zautomatyzowałem co mogłem i mi się znudziło. A teraz moje podejście jest inne, bo w tej chwili to ja chcę zagrać tak może mniej z poziomu zarządzania. Chcę sobie zbudować jakąś taką pomniejszą flotę,
którą będę dowodził bezpośrednio z pokładu mojego statku. I chcę po prostu zaznać jakby tą górę głębiej, nie z ekranu mapy, kuźwa, bo to jest nie najgorszy ekran mapy, jak najbardziej, ale jakbym chciał w RTS-a grać, to bym co innego sobie pograł. Dobra, tak czy inaczej, jestem tutaj i... ten outpost, tak to będzie to, więc... zadokujmy sobie. AI też zostało, bym powiedział, poprawione. Nie. Przynajmniej takie mam odczucie w odniesieniu do tego, co grałem kiedyś. Kurde, pole asteroid, pole szmoid. Wymówki! Trade, co oni tutaj mają? Kontenery macie. No fajnie. Good job, good business. Macie kontenery. Jak idzie sprzedaż kontenerów? Kontenerealnie. Find logbox, collect items. No okej. Zobaczymy, czy mi się teraz uda tego logboxa zrobić. Zobaczymy. Fuck you, serio. To jest tutaj ten logbox. O, w mordę. Już wiem, dlaczego 500 tysięcy, ale dalej jest medium, serio. To może mi się uda zrobić, ubić dwa strusie za pomocą jednej wyrzutni rakiet balistycznych. Napiszę to. A to już się nauczyłem, że autopilot jest bezużyteczny. Autopilot i NPC, które pilotują te statki, podczas gdy my jesteśmy na pokładzie, w sektorach, których biją mocno, są bezużyteczne, totalnie. Chyba że można jakoś głębiej ustawić zachowanie takiego pilota. Bo na przykład moje doświadczenie było takie, że moja pilotka się zatrzymała dosłownie, o tyle od bramy, żeby wylecieć z sektora wrogiego, bo ktoś do nas strzelił i ona się zagrowała na tego kogoś. I oczywiście był dead, totalny. No ja się przykleiłem do Star Citizen, mnie tam jest dobrze z pewnymi wieloma wyjątkami. Od elitki chyba wręcz się finalnie odbiłem po 800 godzinach, bo już mnie po prostu tak znudziło, że odinstalowałem aż. Na Starfielda czekam bardzo mocno. Polecam tobie Spaceborne 2, jeżeli chcesz, ale to też jest gra w Early Access, ale jest, Spaceborne 2 ma bardzo niski próg wejścia. Jest też tutaj freelancer gierka, stara gierka, ale na modach wygląda całkiem ok. Aha, ok, dobra, sobie później poszukam to w takim razie. No wiem, bo po prostu szukasz czegoś w Space Simach. Czy w jakichś gierkach kosmicznych i każda coś oferuje, prawda, ale nie do końca to, co chcesz, plus to, czego nie chcesz. Jakże ja to rozumiem doskonale. Mi się tak też No Man's Sky właśnie znudziło. Nagrałem tam naprawdę kupę godzin, ograłem, co chciałem, podobało mi się to, co ograłem, budowałem kilka baz, miałem prosperującą wiochę,
I mi się znudziło, już mam dosyć. Tak, teraz chcę przysiąść do X4, chcę się przestać odbijać od tego, zrozumieć wszystko i coś tutaj ugrać. Tak, będziemy grać w 3.18.2.2.alfa.beta.przecinek. We found something out here. Gdzie? An abandoned ship! Kurwa, gdzie? Entering system. Savage. Sukinsynu. Jak mam się... Jak mam się... Gdzie jest to, co oni znaleźli, cholera? Jak mam to znaleźć? To, co oni znaleźli. A czy sama wersja StarCN 3.18, nie powiedziałem, że to jest żart, tylko inicjacja 3.18 to był żart. O, tutaj są jakieś rzeczy, nie? Co to jest? Są jakieś takie szare... Co to? No kurwa, no nie mogę tego kliknąć, co to jest? Tutaj coś jest? To jest dużo szarych rzeczy, ale... niebieski starzec zabrało... To? Nie. To? To? Bluda badida badaj, kuźwa. Okej. Okay. Zobacz, co to jest. Ale na chwilę obecną StarCN 3.18 wymaga stabilizacji, funkcjonalnie jest interesujący. Zresztą cały weekend będę w to znowu grał, zresztą. Gladius. Gladius. Ha! Drugi Gladius, zajebiście. Mówisz, ej, no to bomba, bomba. Widzisz, ja na te wipe'y mam wyjebane. Absolutnie, ale to tylko dlatego chyba, że mam przyzwoity start przy każdym patchu. Może dlatego. W sumie. Ale no tak, jeżeli odrzucają się takie rzeczy, to zdecydowanie najlepiej poczekać, bo to będzie, bo to się będzie zdarzać jeszcze nieraz. Jak naj soft wipe to hard wipe. Oczywiście, że mam Marinesa na statku. Potem na jakąś stację, nie? Żeby to obsadzić porządnie załogą. I pewnie ponaprawiać trzeba będzie, albo jaki ciul. Ty, to faktycznie to jest dokładnie ten sam, co ty go miałeś, z tym malowaniem dodatkowym. Lul. Że podstawowe uzbrojenie ma. Czy on ma tarcze jakieś? Zobaczmy. Ma tarcze, ma też podstawowe tarcze. Dobra, jak ja mam tu... Aha. Claim. Tak, będzie claim. Co teraz? Czy tam się ktoś zbiera? Do wyjścia, czy jak? No mam Marinesa na pokładzie. No przecież pakowałem osobiście Marines na pokład. Noż kurwa!
słowo daję. Magia Hollywood. Dobra, to mam tutaj na 100% miałem Marinesa. Tutaj na 100%, na tym drugim miałem. Więc... Już leci, tak? Gdzie? A. A teraz... Czekaj. Kurwa, boarding pod. Skąd... Aha, bo to stąd leci. Z tego statku. Czy jak? Nie rozumiem, nie? Totalnie, kurwa, nie rozumiem. To co on robi? Gdzie ty typie jesteś? Czy ja za blisko jestem? Blokuję go, czy jak? Tutaj jest. Ten typ nie tyle, że wolno leci, to się sukinsyn zatrzyma, przecież on się oddala teraz. A nie, to ja się oddalam, przepraszam. O ja pierniczę, to zdecydowanie za długo trwa. Co jest grane? Chcę go pchnąć tutaj bardziej? Trzymaj się, Commander Chris Maver. Powodzenia tam. Miłych koszmarów. Co jest? Boż typ stoi. No nie gadajcie, że to się zwiesiło, zbugowało. Ta! Wie miłych koszmarów, a nie koszmarnych koszmarów, kurczę. Coś tu jest zwalone. Typ się w ogóle nie przemieszcza. Kurwa, w końcu. Skąd się przybliżył? Goodbye. Gdzie są rzeczy, które trzeba opanować tutaj i zaakceptować je. Naprawdę zaakceptować, bo nie ma sensu tutaj się wykłócać ani walczyć z tym. To już są rzeczy typowe dla X4. I podleciał znowu ten kawałeczek i co dalej? Ja chcę tu, wiesz, popatrzeć, nie? Chcę podpatrywać typa przy pracy, w końcu ja mu płacę.
To on szuka jakiegoś, nie wiem, wejścia do tego statku, bo on musi się chyba ulokować pod... tutaj slot jest taki do przyłączenia, nie? Tego statku, jak się ląduje. Na lądowisku. On się chyba musi pod to przyssać, co? Czy uj wie co, pod co? Ale to wygląda, jakby AI po prostu się zapętlało. To ile on go będzie skanował? Pasożyt jeden. Zobaczmy ten live view tak przy okazji. Kurwa. Lol, to mam live view na wszystkie obiekty, sobie mogę po prostu podglądać wszystkie obiekty latające w tym sektorze? Okej. Okay. Czyli co, takie Space TV? Przejęty? Przynajmniej nie widzę tej kapsuły cholernej. Jest! Jest! Przejęty! Gościu wymagał chyba trochę w takim razie prywatności. Jednego załoganta, nawet lata. Ul, 70%, nie jest źle. Nie będzie zbyt kosztowne naprawienie tego dziada. No to teraz, co ja muszę zrobić, to... Łomatko, dołączyć to... Mójstwo, mójstwo dzikiego węża do szwadronu. O mamo. Joining squad. Dajmy temu chwilę. Mówisz? Na razie czekam, aż typ się zorganizuje i dołączy kuźwa do mojego szwadronu. Nie wiem, dlaczego jest takie kretyńsko wielkie opóźnienie, czy ja coś źle robię. O, dołączył, zajebiście. Teraz trzeba jeszcze... Teraz tak, pomyślelibyście, że trzeba kliknąć na tym samym menu i wybrać pewną opcję, nie? Ale nie. Ponieważ opcje kontrolowania, zachowania tego statku z tej listy są inne niż opcje kontrolowania statku z tej listy. Delikatnie. I tutaj powinna być też opcja follow until told otherwise. Gdzieś tutaj to było. Tylko ja nie wiem, czy ten patch teraz to zmienił, czy co. Nie ma tych rozkazów teraz. A nie, jest. Tylko, no, jest to, follow until further notice, ale statek nie może być... Tak, trzeba sobie podświecić, o, to, siebie i potem prawym przyciskiem na statek. Kurwa, no nie rozumiem teraz, nie? A cała grupa ma... No, nie. Nie ma tego samego. Rozkazy dla Kukri są inne niż rozkazy dla Velvet Thunder. I to widać bardzo jasno tutaj na tych ikonkach. W sumie Xenonów mógłbym też w tych pokojowych sektorach wstawić. Nie chcę, kurwa, tego robić, bo już mi się nie chce tego robić. Tyle się naklikałem tego, wyjebane. W dupę. Masakra jest.
Po prostu nie chcę. Gun w ognie się równo. Bo działa na tego, a nie działa na... A nie, jest dobrze. Follow until full match, jest dobrze. Wypierdolone. O, teraz zaskoczyło. I teraz mam. Chuj, że musiałem dwa razy to samo zrobić. Przepraszam za słownictwo, ale no do wicha. Czy to jest Xenon? Tak, to jest Xenon, motherfucker! Będzie zaliczony? To mógł się przy bramie w sumie ustawić. Przy bramie, jak te ciule wlatują, to wtedy ich atakować. I mógłbym teoretycznie tak sobie nabić tego wszystkiego. Teoretycznie mówię. Co za vintage tape tam samiec? Co? Widziałem taką samą na tym, na... QWERTY. No, fajna nawet. Taka mocno retro, dobry vibe. Wiem, bo używałem tych produktów. Nie, dobra, to pierdolę, lecę. Entering system. Savage Spur. Savage Spurm. Empty space. Tam mam te lockboxy niby do ogarnięcia. Dobra, zobaczę. I niby można NPC-om kazać te lockboxy otwierać, tak? Niby. A, bo to jeszcze nie jest to. Co to kurwa jest? A, beacon, wrogi beacon to jest. Ja jestem tutaj jestem, do cholery jasnej. Czyli tutaj mam jeszcze te ziemskie tereny, więc teoretycznie mógłbym zaciągnąć tych typów tutaj, żeby mieć większe szanse z nimi. No, to by miało sens, szczerze wam powiem. Bo to nie mówiłeś takich, bo ja myślałem, że to odnosi się do wszystkich lockboxów, a ty mówisz, że te misjowe to raczej samemu lepiej. Baldrick. Empty space. Dobra, ziom. Lecimy. Najwyżej będę uciekał właśnie tutaj, pod bramę. Zobaczymy, no w końcu muszę ogarnąć te lockboxy, ale to jest tak wredne z nimi. Takie wredne to jest. Masakra. I też dużo bugów tutaj odkryłem w związku z tym. Najpierw to ja wyjdę ze statku i zobaczę, czy ja to mogę ręcznie zrobić bezpiecznie. Bo to jedno dzianko to ustawione to już mnie porobiło, kuźwa. Gunwo. Chyba, że mogę bezpośrednio w lotboxy, że zlokować cel na zamek i wtedy strzelić. Jeżeli nie mogę zlokować na zamek, to wywalone. Szkoda, żeby taka kasa przeszła. Dwa lockboxy mam odnaleźć tutaj zresztą. No to zajebiście. Jeszcze wszystko byłoby fajnie, gdyby to się nie obkręcało wokół własnej osi, jak pojebane w wielu przypadkach. Aha. Dawaj tego skana. We found something out here. Dobra, zapiszę sobie grę i zobaczę. O?
No, oczywiście, no. Mhm. Wciśnij, sam se wciśnij F5, kurde. Widzisz, jak mi F5 pozwala wcisnąć? Tu jest lockbox. Okej. Okay. Tu. Lernon, witaj! Lony. Lockbox. Autopilot engaged. Thank you, autopilot. Jesteś dobrym AI-cem. To powinno być proste do zrobienia. Kurwa, nie jest proste. Bo tutaj mam cztery zamki. To ujstwo się obraca wokół własnej osi. Czemu? Oj, czemu musisz się obracać wokół własnej, kurwa, osi? Hello. Ech. Gladius. Boż, kuźwa, dla ciebie to jest proste, a dla mnie to nie jest proste, okej? Okay? A tą kulę, jużu, jak ja te kuli, jak ja tych kuli nienawidzę, szczerze ci powiem. Ała. Wat. Ja wiem, że strzelać z jednej lufy, ale kuźwa, dajcie mi spróbować, czy mogę po swojemu, okej? Okay? Mogę, widzicie? O kuźwa, coś takiego, udało się, wow! I nie rozpierdoliłem całego kontenera. He? No, siemanko, Mike, yo. Z jednej lufy, kurwa. Strzelam z jednej lufy, jak na kiblu siedzę. Gdzie mój statek? Docking granted. Dzień dobry, Dragonika, witaj, siemanko. Kuźwa, bo Google powiedziało, że tak trzeba robić i chuj, tak trzeba robić. Otóż nie. Won! Mistrz fotela mojego. Niegodny chamie. Container. Dobra, jedno jest i teraz jeszcze jeden musimy znaleźć. Lockson, Boxon. Chyba, że już znaleźli dla mnie. Tego lockboxa. Nie, niestety nie. To by było zbyt git. A, jeżeli mi ktoś może powiedzieć, bo oczywiście no, mapa jest trójwymiarowa jak przestrzeń, ale jak tutaj wymierzyć dobrze? Czy jest jakiś sposób, żeby dobrze wymierzyć, żeby zaznaczyć sobie jakiś punkt, jakiś waypoint w tej trójwymiarowej przestrzeni w konkretnym miejscu? Bo ja na przykład nie mogę tego wymierzyć. Na przykład jak zrobię tak, to mi wymierzy gdzieś na spodzie. Tej kuli. A jak na przykład dam sobie tutaj, zaznaczę punkt, żeby lecieć do niego, to mi w oddali wymierzy. Da się to jakoś ogarnąć, czy coś? Shift 3 i skanuj, chamie. Kurczę, taki wiesz... Mi! Trochę my. Literak, siemanko, witaj!
Kurwa, jak to jest, że ja nie mogę skanerem tego znaleźć, a moje NPC utalentowane to znalazły zaraz. Pewnie wzrokowo jeszcze. Yes! Udało mi się! No właśnie, nie? O to mi właśnie chodziło, bo też tak, wiesz, klikałem, szukałem, żeby to jakoś te płaszczyzny sobie wymierzyć bardziej, no ale faktycznie chyba się seneda se. Durni gracze oczekujący jakiejś funkcjonalności, ja pierniczę, nie? Masakra jakaś. Hello there. Gladius. Weź se normalną brodę zapuść, gościu, jak ty wyglądasz? Słowo daję. Nie pytaj mi już więcej, typie. Wow, Zenon, kuźwa, bo to jebnie. Signorita Draconica, co tam dzisiaj słychać ciekawego? Albo nieciekawego? Nieciekawe też może być. Wiesz co, powiem ci tak, sama gra, jak już się przebijesz przez logikę UI i mechaniki, jest bardzo przyjemna, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, jest tutaj bardzo dużo rzeczy do roboty i jestem przekonany, że praktycznie każdy by znalazł tutaj coś dla siebie. Ała, kurwa, ała boli, ale to jest właśnie sztuka przebicia się przez to wszystko na początek. O, nie musiałem tam konkretnie podlatywać nawet, to teraz już wiem. Ma bardzo wysoki próg wejścia, bardzo, bardzo wysoki. Ja bym powiedział, że ma wielokrotnie wyższy próg wejścia niż Elite Dangerous. A to już coś, nie? Yes, baby! Czyli to teraz muszę... A! Już mi zapłacili od razu. Automagicznie mi zapłacili. No dobra, nie będę narzekał. Czy mam tutaj coś ciekawego? Te fakcyjne misje mogłyby dać jakieś easy same. Teraz co jeszcze mam? Tak. Miałem zniszczyć 14 statków ksenonów. I myślę, że można by zrobić sobie wanko w takim razie. W jakiś sposób. Tutaj w sektorze, którym jestem trochę chroniony. Czyli przelecieć tutaj, ściągnąć trochę na siebie, wrócić się pod bramę i pozwolić im się powybijać. A, Xenon! Wybacz, to nic personalnego. To jest tylko stricte biznes. Zobaczmy na tego power planta. Nagle w tym sektorze jest mała aktywność tych dziadów. Nie ma patrolów i tak dalej. Nagle. O, proszę bardzo. I to jest zajebista sztuczna inteligencja, która nie ma uczuć. Bo jak sztuczna inteligencja by rozwinęła samoświadomość opartą o uczucia, to wszyscy byśmy mieli po prostu przejebano. Proste. Wnioski takiej inteligencji byłyby bardzo proste. Aj, ki cholera, szkoda, bo to jest taki dosyć ważny aspekt nawigacji, ale dzięki, że potwierdzasz, Witold.
A statkowi z NPC to też nie ma kuźwa żadnej spójności tutaj. To można, ale nie można. No zajebiście. Bo wiesz, do czego to jest dobre na przykład? Do wytyczenia idealnej płaszczyzny, kiedy musisz na przykład pokryć jakąś strefę satelitami albo minami, coś takiego, bo i takie misje przecież są. To są całkiem dobrze płatne. Ja na przykład robiłem taką misję za 400 tysięcy chyba, gdzie musiałem pokryć 60 kilometrów satelitami i kuźwa, to było ledwo mi się udało. Ze względu właśnie na tą dziwną nawigację. Aha. I też użyłem zwykłych satelit, bo one taniutkie były. Użyłem 9 satelit do tego celu. Mógłbym pewnie użyć dużo, dużo mniej, jakbym to jakoś tak lepiej rozlokował. A tam sugerowali, żeby tych zaawansowanych użyć, a te zaawansowane takie drogie, żebym zbankrutował, zanim bym zrobił tą misję, więc urąbać to. No gdzie te kurwa statki przeciwników są? No serio? No nagle nie ma żadnych statków w tym sektorze? No to jest platforma obronna, tam będzie wpierdziel. Tutaj na pewno są, ale tutaj nie ma już żadnego wpływu. No aż chyba, że będę leciał dalej tam... Aż coś zahaczę. Widoki są ładne, trzeba przyznać, nie? Całkiem, całkiem. O, fuck, co to jest? A, drony. Proszę, powiedzcie, że to mi liczy jako statki. Liczy mi to jako statki, ja się zaraz zestram ze szczęścia. Ariu, kurwa, żartujecie sobie? Zrobiłem, kurwa, zrobiłem! O, dawaj. Nielegalne, zebrałem jakieś rzeczy, serio? Kurwa. Lul. Drony. Wystarczyło nastukać dronom. A zniszczę im jeszcze ten beacon. Drakonika chyba sobie poszła. Ona już nas nie lubi. To wasza wina, tak przykład. To nie jest zdecydowanie. To nie może być moja wina. To musi być wasza wina. No, czyli tak, wróg ma tutaj beacon. Co ja tego beacona nie mogę zniszczyć? What the fuck? Co to jest takie mocne? Wow! Nie, no po prostu moja broń jest taka słaba, nie? A to jest beacon od Yaki. Z nimi też mamy wojnę, więc czemu nie? Czyli mam półtorej bani. Słuchajcie, ludziska, mam półtorej bani. Te półtorej bani mogę zainwestować w upgrade tego statku, który jest konieczny raczej. Muszę trastery lepsze zamontować, silniki lepsze zamontować też muszę. Tak zauważyłem, że z tymi... czy zebrać go mogę? Serio? To się da takie rzeczy robić, jak zbierać beacony? Okej. No raczej nie mogę tutaj z nim nic zrobić. Czy co, czy z mapy? Nope.
Nope, nie mogę. Zaraz go ustrzelimy, spoko. Pół godziny i będzie. Ale przecież. Bardzo dobrze, Drakonika, bardzo dobrze. Wiesz, co robić. Możesz albo napadać na staruszki w drodze do kościoła. By the way, Twitch to jest żart. Albo, nie wiem, no, otwórz własną firmę i wtedy będziesz miała, albo coś, nie wiem. Albo, o, inaczej, otwórz własny kościół. To nie jest żart. Twitch, to nie jest żart. Fuck you. Możesz swój własny kościół założyć, swoją religię. Będziesz mówić do ludzi na mszach. Drodzy drakoniczanie, to brzmi nawet zajebiście, trzeba przyznać. Naprawdę dobrze to brzmi. Gdzie są moje dziady dupowłady? Attack with commander. To? Joining squad. Attack with commander. No i teraz ziomy. Powinni też strzelać do tego, nie? Gościu, zmień ten kolor włosów, serio. No i co, strzelają oni do tego, czy nie? No mówię ci, to całkiem jest. Gdzie oni kurwa są? Dlaczego oni nie strzelają do tego? Nie rozumiem. Po prostu kurwa nie rozumiem. Dlaczego? Jesteś przypisany do Attack with Commander. Fly and wait. Przecież jest hostile. Dlaczego mam... Już jest jako... It's already hostile, dokładnie. Niech mi ktoś wytłumaczy to, jakbym był, nie wiem, stokrotką na łące. Dlaczego, skoro zaznaczyłem, żeby te cele jebane atakowały mój cel, czyli razem ze mną, żeby atakowały, to dlaczego one nie atakują? Totalnie tego nie czaję. Co? Ale oni nie mają żadnych zadań, Witold. Co? Tutaj mi teraz wyskoczyło, że mają... Że nie są w żadnej gru... Co? Co do chuja wafla? Ja już dodawałem statek do floty, nie będę się w to bawił. Słowo daję, nie chcę mi się kurwa w to bawić, to jest nabugowane w trzy dupy. I nie przyjmę innej kurwa odpowiedzi tutaj. Logikę tego rozumiem, logika tego nie jest jakoś, no wiadomo tutaj, teraz jak ją pojąłem, to nie jest jakoś skomplikowana. Tylko tutaj samo to, o, zaznaczę sobie ten cel, kliknę teraz na drugi cel, Adequate Commander. Teraz nie jest przypisane, tam jest przypisane do grupy alfa, tutaj nie jest przypisane do grupy alfa. Zaznaczę sobie tak, może tak, Attack with Commander, tutaj jest w grupie beta, znaczy do grupy beta, tutaj jest w grupie beta. To czemu do kurwy maci? Wyjebane, po prostu wyjebane, dla mnie to jest naprawdę... Muszę po prostu to przerobić sam sobie pomiędzy streamami, bo to jest zbyt dużo frustracji, żeby w ogóle pojąć, o grzyba kosmicznego tutaj chodzi. To nie ma sensu. To się trzeba przyzwyczaić do tych rzeczy. Przez przypadek jakoś się odkryje i bum, jest. Dla mnie to jest proste. Skoro mają zaznaczone atakuj z dowódcą, to mają atakować z dowódcą.
chyba, że jeszcze jedną rzecz zrobię. Może na przykład im ustawię... czekaj, czy są może... O, całe zachowanie grupy jest, tak? A tak. Joining squad. Zrobię tak. Cała grupa ma atak teraz. Jest atak. I to nie powinno tak działać, Witold, na zasadzie, że masz rozpierdalać, rozwiązywać całą flotę 30 razy, bo jakieś NPC zdurniały. Naprawdę, ja odmawiam robienia tego. Mimikuj zachowanie dowódcy. O, to jeszcze... Jeszcze zobaczę. Czy teraz będą? No to dobra, to zrobię... Okej, okay, dobra, spoko. No to zrobimy tak. A oczywiście nie ma oczyszczenia kolejki dla całej grupy. No dobra, spoko. Remove. There are no orders that can be removed. Nie ma. Po prostu nie ma żadnych rozkazów. Więc nie mam co oczyszczać tutaj. Nie ma. Nie ma rozkazów. Czyli tak jakby nie przyjmuje w ogóle tego rozkazu. Totalnie. Ale ja nie chcę ich rozwiązać. Ja nie chcę rozwiązać tej floty. Po prostu odmawiam. Nie chcę tego zrobić. Robiłem to miliard razy już dzisiaj i to nie działa jak trzeba. Po prostu nie. To jest mimik dalej. Tutaj być chwila musi potrwać, zanim to się przetworzy. Atak jest, jest atak, dobra. Co tak klepsyra? Kurwa, dałem im zlecenie, zachowanie, tak? Tutaj mam klepsydrę. Waiting for orders. Okej, dobra, do czegoś tutaj dochodzimy. Czyli mają tutaj, czekają na rozkazy. Joining squad. To jest rozkaz teraz wydany. Nie ma już klepsydry żadnej. Okej? Tak, wszystko jest ustawione poprawnie. Oj, no nie ma, ja dobra, ściągnę tego beacona, lecimy dalej, bo to jest po prostu niemożliwe. Może to na beacony działa wyjątkowo. Zobaczymy, jak to będzie z wrogimi celami w takim razie. Może tam się jakoś to ocknie. Bo zaraz się broń przegrzeje, że bliżej podlecieć ogólnie. Stoją sobie ciule tutaj i podziwiają widoki, nie? No, zajebiście. Przecież bronie mają na tych statkach. Jeszcze bym zrozumiał, jakby uzbrojenie nie było. A przecież mają. Przy okazji będę miał świetnie... No, mają broń na statkach. Kurde! Potwierdziłem, że mają broń na statkach. Au. Znów wcisnąłem tab niechcący. Gościu, przestań. Ale jutro się pewnie czegoś też nauczę na streamie Foxa. Bo w ogóle shoutoutcik bym prosił, jeżeli moderacja jeszcze nie śpi, dla pana Foxfire oczywiście. Z Foxem budujemy wspólnie społeczność MCMC. I Fox też jest maniakiem sci-fi. Ja myślę, że jutro też się czegoś nauczę przydatnego. Jeżeli uda mi się całość oglądać. Thank you.
Ciekawe, czy za ten beacon dostanę jakąś nagrodę. Prawdopodobnie nie, ale warto spróbować. Z wrogi beacon we wpółwrogim sektorze. I jeszcze sobie coś zrobię. Tutaj mam te statki moje. Wszystkie fajne. Container, container. A, i tutaj... A, czekaj, bo mam tutaj jeszcze grupę. To jest jeszcze, a to jest bezpośrednio dla Wing. Ja wiem, że w opcjach było przypisać, żeby wydawać im komendy ze skrótów klawiatury, ale to nie były przypisane opcje, trzeba było sobie samemu to zrobić. Dałem i rozkaz, raz. Okej. Awaiting orders. No ja właśnie zadałem wam rozkaz. Dalej nie atakują. Już wszystko wykorzystałem, co tutaj potrafiłem. Będę musiał o tym poczytać. Dodatkowo. Może nie wiem, jeszcze raz zaznaczę cel. O, zaznaczyłem cel jeszcze raz. Awaiting orders cały czas mi mówi. Czy tak bym coś jeszcze musiał zrobić tutaj dodatkowo? Ale przecież to nie może być tak, że ja za każdym razem, kiedy podchodzę do celu, to muszę klikać zapierdylion razy w zapierdylion różnych menu, żeby oni atakowali. A coś tutaj musi być innego jeszcze na rzeczy. Dobra, tak czy inaczej to zaraz padnie, zobaczymy, czy jakaś nagroda będzie, czy nie. Może jakieś tajne bogactwo z tego wyleci. Co za ciule, nie? Fly and wait, Jezus. A, i tu mam te wingi moje. Nie ma żadnych rozkazów, które mogły być... anulowane. O, tutaj jeszcze mogłem zaznaczyć tak. Joining squad. Nie rozumiem. Dobra. Jest jak jest. Może faktycznie na statki wrogów to będzie działać, a nie na takie głupie cele jak na bikony, które nikomu krzywdy nie robią, nie? Kurwa. Duże to boom było, jak na takiego małego bikona. I nic nie dostałem za to. Nic. Ani sławy, ani chwały. Ani nie, nikt nie poklepał po ramieniu. Ale nie jebło, nie? Mocno jebło właśnie. Wezmę aż F5 wcisnę normalnie, tak jebło. Dobrze, że w kosmosie się dźwięk nie rozchodzi, bo jakby mi jebło po uszach, to bym chyba spadł z krzesła. Gib misja! Weaken enemy forces. Tutaj mam zniszczyć 14 statków należących do Patriarchatu z Yard. Należących do Federacji Argon. Czyli trzeba było gdzieś polecieć, gdzieś, gdzie jest, są rządy Federacji Argon. Pośrednio. Gdzie są rządy Federacji Argon? Niech mi to ktoś wyjaśni, skąd to mam wiedzieć. Do kogo to należy do...
To jest Teladi. To nie. Tutaj jest... To też chyba nie jest Argon. FRF, nie wiem co to jest FRF. Fyryfy. Fyryfy, to jest Xen. Co to jest? Hop. Arg mają skrót. Okej, dobra. To ma sens, co mówisz. Ant, to jest od Antigone, pamiętam. Kurde, to ja chyba nie widziałem jeszcze. A jest tutaj są. Czyli oni są tacy jakby wrogo nastawieni, ale niezbyt wrogo nastawieni. I oni są przy tej autostradzie tutaj urobieni, czyli... O, ale tutaj są, o. Właśnie nie będę ich atakował w głównym sektorze, no jeszcze mnie tak nie pojebało. Tylko, że... Tak się zastanawiam, bo oni póki co mnie przepuszczają, mogę korzystać, nie mogę co prawda lądować u nich, ale póki co mnie nie atakują, więc chyba sobie odpuszczę to, szczerze wam powiem. Tą misję, odpuszczę ją sobie. Wezmę tutaj, zrobię mały postęp w misji fabularnej. Potem jeszcze, jak nie zapomnę, to zerknąć na jakąś stację, żeby faktycznie kupić licencję jakąś policyjną, jeżeli mi starczy kasy. Dobra, to jest to. Czy ja mogę już tutaj upgrade'ować coś, cokolwiek? Czy nie mogę? Zobaczymy. Dobra, lecimy. No, tak właśnie myślałem, nie? I też można potencjalnie od nich ciekawe rzeczy kupować, mi się wydaje. Może by tak właściwie podbić u nich tą reputację, żeby wyjść z tego negatywnego standingu, przynajmniej na neutralny. To by mogło być lepsze rozwiązanie, mi się wydaje. Zobaczyć, czy moje głupie ciule będą za mną podążać przynajmniej. Tempaki, kuźwa. Łajdaki, tempaki. Aż mają nastawiony ten na takie bany, mają, nie? No okej, okay, zobaczymy. Może to będzie aktywowane faktycznie przeciwko jednostkom, które atakują. Może przeciwko pasywnym jednostkom to nie działa. No i co? No polecicie czy nie? No się nie ruszają, nie? Totalnie się kuźwa nie ruszają teraz. Czy ruszają się już? Nie, stoją w miejscu. Ja jebę. Proszę, niech oni to ogarną, zanim to wejdzie po prostu normalnie do gry, bo my szlak trafi. Jumpgate, Sol. Teraz lecą. Patrz, przeskoczyłem tak daleko i oni dopiero teraz lecą. Czyli jakby mi teraz napadli i bym potrzebował ich pomocy, to by ich nie było, proste. Kurka, ja nie pamiętam, żeby to tak kulało, jak grałem w oryginalnie. Może po prostu mam słabą pamięć, możliwe. No dobra, olać to AI, muszę tutaj się nauczyć bardziej polegać na sobie w takim razie. Na sobie muszę bardziej polegać, albo na wysyłać ich w pizdu.
Czyli będę musiał tak, uzbierać jeszcze kasy na dwa transportery. Jeden sobie zrobię do złóż, drugi sobie zrobię do gazu. I potem jeszcze statek handlowy. Ale to już później. W jakimś przyjaznym sektorze, albo takim średnio przyjaznym, gdzie mniej biją. I są jakieś przyjemniejsze złoża. I będzie kasiora wpadać pasywnie. Kurde, tobie z tą frygatą się fajnie poszczęściło. To... Czy to korweta była? Czy korweta, czy frygata? Nie pamiętam. Wraki widzę. Coś mnie namierzyło. Efion, witaj, hej! Sobie ogarnę te statki, w zasadzie fajnie byłoby zaupgrade'ować do jakiegoś przyzwoitego poziomu też moich wingmanów jeszcze. No, trzeba będzie się zająć takimi innymi zleceniami. Mam nadzieję, że do tego czasu przynajmniej nauczę się 5% zasad rządzących tą grą. Tak, niewiele chcę, 5% mi wystarczy. Póki co wiem 0,5%. Entering system. Sol. Skręcaj maleńka, skręcaj! Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Jeszcze jest kwestia przebicia się przez frustracje, które są generowane ze względu na to, że pewnych rzeczy się nie rozumie, albo pewne rzeczy no, nie działają w oparciu taką, wiesz, ogólnie przyjętą logikę działania. Po prostu X4 tworzy swoją własną logikę i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale jak się człowiek przez to przebija, no to jest naprawdę, mówię, to jest naprawdę bardzo przyjemny tytuł. Może graficznie jakoś nie powala, oczywiście, że nie, ale też biorąc pod uwagę rzeczy, które tu oferuje, które tutaj można robić, no to grafika naprawdę schodzi już na ten drugi, czy też nawet trzeci tor. Find way to Saturn One, serio? Czy mam się rozglądać jeszcze, ale uwielbiam to. Co tutaj mam? Tutaj mam equipment dock. Może skorzystam z equipment docku i zobaczę, co ja sobie mogę zupgrade'ować. I teraz... Tak. Kulka mówi... Recycle your droids. Save the galaxy. O, tego nie wiedziałem, Witold. To dobre info. Good. Znaczy, to Group Alpha. Przyleć tutaj i... Wat. Czy ja muszę naprawdę inaczej zaznaczyć wszystko? O, mogę zaznaczyć wszystko. I teraz dajmy na to, chcę, żeby oni tutaj wylądowali. O!
Dock and wait. Dobra, mogę im tak zaznaczyć, spoko. Tak, dokładnie. No, za 2 tygodnie. Myślę, że już wezmę ten dodatek. Zdecydowanie go wezmę, zwłaszcza, że cena nie będzie jakoś... Cena będzie bardzo niska w zasadzie. I co prawda nie zacznę tej nowej kampanii, dopóki nie nasycę się obecnymi kampaniami. Myślę, że Cradle of Humanity mnie tak najbardziej interesuje pod względem fabularnym. Boroni to oni mają takie, bardziej takie organiczne statki, z tego co widziałem na trailerze. Nie mam o nich zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że się dowiem. Wodzianie. Okej. Okay. Co tu się dzieje, kurwa? Co to automatycznie mi ląduje teraz? Nie. Dziwne rzeczy się tutaj zrobiły same z siebie. Okej, okay, lecimy. Muzyka jest przyjemna, właśnie. Też zmienia się w zależności od sytuacji, od sektora, w którym się jest. Też dla zaoszczędzenia czasu warto inwestować troszkę w automatykę pewnego rodzaju. Wcale mi nie jest wstyd. Boom, dziecinko. No, czyli... Tego dziada, czy on już jest... Tak. Naprawić go. I... Do tej automatyzacji Wavorion to ja nie miałem cierpliwości dojść, Efion, niestety. Ale wierzę ci na słowo. Le Weapons. Chciałem sobie kupić to. 4 razy Proton Barrage. Ogólnie, ale... Stać mnie na podstawowe, które i tak jest lepsze niż to, co ja mam. To sobie kupię to podstawowe. Też tak robiłem, Witold, jak grałem oryginalnie w X4. Ja pierniczę, nie zostawiałem komputer na noc, żeby mi kopało rudę i gaz. I rano wstaję, a tam, kurde, miliony ponad milionami uzbierane, nie? I cyk, wydałem. I potem to samo. I cyk, wydałem. Tylko że wtedy rachunki za prąd były dużo niższe. A teraz to już bym się tak nie odważył, szczerze mówiąc. Poza tym sprzętu mi szkoda teraz. Czy te działka są minimalnie lepsze od tego, co ja mam. To, co ja mam, to gorzej już nie można tutaj celować. To będą szybko szczelne działka, więc zakładam, że to będzie duży DPS. Troszkę tak dziwnie jest, bo nie widzę i tutaj nie ma punktacji obrażeń żadnych. To jest ile energii wyrzuca z siebie taka broń. I tutaj te Meson Stream, tutaj widzę, one najwięcej tej energii z siebie wyrzucają, ale z drugiej strony to jest 2,5 miliona za działko tego rozmiaru. O tak, właśnie o tym, co tam ludzie odpierdzielali w IF, to ja słyszałem legendy. Już, to Fox mi też dużo opowiadał o tym, jak tam się grało. Więc wezmę sobie te Proton Barrage, bo tak, bo mogę i chcę.
Zawsze to jest jakiś upgrade. I zobaczę, czy ja mogę tak. Miałem z trustery sobie założyć lepsze. To jest ważne. I zobaczę silniki. O kurwa, nie wiem, czy mi starczy na silniki. Mam 600 tysięcy prawie tutaj nawalone. W teorii powinno mi starczyć. Tylko jak wiele mi to da? No raczej kuźwa wiele mi to da. Chyba, że zainwestuję w travel, ale tak średnio. Troszkę taniej będzie, minimalnie taniej. Ale to mi tak, drastycznie podnosi mi wtedy travel speed. A boost speed. Z drugiej strony. Tak, przyspieszenie też jest mniejsze, marginalnie jest mniejsze przyspieszenie. I maksymalna prędkość jest marginalnie niższa, o 9 metrów na sekundę. Travel speed jest drastycznie większy tutaj. Przy tym. Kurde, no dylematy. A allrounder? Nie, allroundera to ja nie chcę, widzę już od razu. Chyba, żeby się nie spinać na tym, no boost. Boost jest drastycznie większy. Ale co mi po boost speed? Kiedy mnie będą atakować? A, dobra, pierdolę, idę w militarne, to idę w militarne, niech będzie. Na razie tylko na swoim statku się skupię, bo mój jest ten wymagający najwięcej tych upgrade'ów. Jeszcze jakiś software dodatkowy. Co robi trading software? On rozpoznaje jakieś, nie wiem, deale, czy umożliwia jakieś wykonywanie jakichś zdalnych transakcji. Nie ma żadnych opisów tego nigdzie. Szkoda, powinny być jakieś. To są gdzieś opisy, czy ja co nie widzę? Może ja nie widzę tego. Ej, encyklopedia jest. Czekaj. Dodam to wszystko do listy. Stanie mi 300 tysięcy. No ale kurde, widzisz, to też jest takie pokraczne troszkę tutaj, żeby to dojść, bo tak przez przypadek, wiesz, kliknąłem New follower! Faktycznie. Saikyo! Wielkie dzięki za follow. Witaj na pokładzie. No i this trading software maintains a link to potential buyers and sellers for a limited time to provide current trade offer information. Okej. Okay. To taki średni ten opis, bo dalej średnio wiem, o co chodzi. No ale okej. Okay. Spoko. Luz. Czaje, jest jak jest. Dobra, zmieniłem działka, są delikatnie mocniejsze, powinny być szybciej strzelne. 300 tysięcy kredytów mi zostało, wow, szok i niedowierzanie. Lepsze silniki, lepsze trastery, więc powinienem odczuć jakąś różnicę. Okej. Okay. Myślałem, że na mapie są tak podstawowe informacje podawane na ten temat. Też. I tarcze mam 121... Ej, to jeszcze mogę tarcze sobie zwiększyć. Z drugiej strony te tarcze i tak gówno dają. Szczerze powiem. Dobra, na razie nie będę inwestował w większe tarcze.
Załoga. Mam 2 na 3. Service Crew Marines. Sobie Marinesa jeszcze załatwię do siebie. To jest to. I teraz tak, jest ten Gladius. Nie ten Gladius. Ten Gladius. I ten typ potrzebuje więcej załogantów. Service Crew. I też jeszcze jeden Marines. Ok. Mamy to. Mamy to. Czemu? Ej, dude. Myślałem, że mi doda wszystkich do listy, ale najwidoczniej nie. Okej. Firm. Kolejna rzecz. Co? Serio nie naprawiło cię, typie? Przecież miało cię naprawić. Okej. Dziwne, że licznika tutaj nie ma żadnego. Tak, tylko mi po prostu nie dodało do kolejki, albo ja nie dodałem do kolejki, nie zaakceptowałem, wiesz, bo myślałem, że mi wszystkie transakcje pododaje, a tu się okazuje, że tu jak przechodzisz pomiędzy statkami, no to ci kasuje poprzednią kolejkę. Myślałem, że po prostu wszystko doda do koszyka, no teraz już wiem, że nie, że tak to nie działa. Właśnie tak. No, okej, wpytkę, to mam co chciałem prawie. Inspector Calling. Mam uszczelić. Satelity w przestrzeni ksenonów rozłożyć. I inżynier. Nie chcę oddać inżyniera. Też nie. Pilotów też nie oddam. Kurde, zniknęła ta misja. Była tania, taka głupia, że mogłem ją zrobić. Ale dobra, kontynuuję z tą, z fabularną misją. Może później coś się odblokuje. Mam znaleźć drogę do... Saturna 2, z tego co pamiętam. Saturna 1, przepraszam. Sobie zobaczę przy okazji te działka. Okej. Faktycznie dużo szybciej szczelne. Ale wyobrażałem sobie to, że będzie taki bardziej... Trochę jak takie gatlingi, że będą strzelać, nie tak. Siemanko Nakamura, a ja dalej mam okulary, no co ci poradzę. Gramek, dobry wieczór. Smaland, co? Nie rozumiem, o co chodzi. Przepraszam, jestem niemedialny i nie telewizyjny i nie wiem, coś zgrane. Czy wy ciule tam dalej parkujecie, serio? Gra! O czym to jest gra? Możesz naświecić temat? Ty, i co jeszcze? Może sobie przestrzeń pomiędzy pośladkami zafarbować, kurde, żebyś miał na co marudzić Nakamura. Cholera, no. Tak, Ravenscar, jest mi z tym bardzo dobrze. Koncentruję się na tym, co jest mi potrzebne życiowo, zawodowo. A, tak, widziałem, kojarzę Grounded, no. Mi, że takie trochę lepsze Grounded. No, to brzmi ciekawie. Odcinam się też od rzeczy, które są przesycone polityką, pierdolenią społecznym, jakimś dziwnym... tęczowym, nietęczowym. Tak, no warto mieć tą wiedzę w pewnych zakresach. Często, ale czasem jest po prostu za duży przesyt tego wszystkiego. Przesyt jest tak wielki, że mi się odechciewa czegokolwiek. Czyli lecę sobie tutaj, może coś odkryję, zobaczymy. Lol. Nakamura, pamiętaj, że w razie apokalipsy zombie zawsze możesz zostać komediantem.
Ponad stówkę. Smalant, okej. Trzeba nam musiał zerknąć na to. Czekaj. Człowiek by pomyślał, że mogli zacząć coś oryginalnego wymyślać. Aha, czyli dosłownie te same zasady są. Okej. Oczywiście early access. Early access, bro. Do you early access, bro? Nie, to jest ten gate, do którego ja nie muszę, nie mam lecieć. Wiem, co zrobię. Dokonam skanu. Może na skanie mi coś wyskoczy. To ciekawe rzeczy, Witold, mówisz. Bardzo ciekawe. No. No niestety, no, pomysły nie podlegają prawom autorskim. Poniekąd. Chyba. Może się mylę. Można opatentować pomysł? Da się? Polecę w tą stronę. I patrzcie, i moje ciule dalej są zadokowane tutaj, nie? Masakra. Joining squad. Teraz wylatują dopiero. Okej, interesujące. No, mam nadzieję w takim razie, że to będzie dobra gierka i że odniosą sukces. Luxury Docking Bay. Okej. No cóż, czasem trzeba po prostu poeksplorować troszkę sektorów, żeby wiedzieć, co tutaj się kryje. Inaczej tego się nie da załatwić. Bo tu jest? Jakaś misja tutaj jest. Ale zaraz, bo ja się zaraz rozpierdolę coś. No patrz, no. No była misja, jest ta misja, ale może jest tutaj teraz? Nie. Bro! Jebne, nie?
Nie ma. To było niefortunne. Mogłem dorobić trochę kasy, ale zniknęło zanim zdążyłem zauważyć, o co w ogóle chodzi. No cóż. Tutaj coś jest. Unknown object. O, to może być brama. I to może być właśnie brama. Mam kurde nadzieję. A gdzie jest ten obiekt? Czemu go nie widzę? Tak, to jest akcelerator. Teoretycznie to może być to, czego ja szukam teraz. Na tym polega eksploracja tutaj właśnie. Musimy często odsłonić dodatkowe połączenia sektorów. Nie są one nam po prostu podane na srebrnej tacy. Weź trochę pokręcić, troszkę polatać, troszkę poskanować. Całe szczęście akurat skanowanie jest całkiem przyjemne tutaj. Jak już się je zrozumie. Ping, ping, ping. Find the way to Uranus. Wiem, że to jest nieświeży żart, co ja właśnie powiedziałem, no ale przepraszam, nie mogłem się oprzeć. To nie jest moja wina, to jest wina gry. Proszę mnie nie osądzać. Tak, tak, wiem, wiem właśnie, że można. Czyli droga do na Uran. Czyli albo tutaj będę miał, albo będę miał tutaj, więc muszę po prostu podlecieć bliżej do tych bram i będę wiedział. To jest medyczne jakieś, fabryka medyczna. Zobaczymy, zobaczymy. Super Highway. Sharpshooter, witaj. Tak, jest tutaj fabuła. Tutaj jest fabuła, ja grałem ogólnie w dodatek Cradle of Humanity. I całe szczęście to nie jest tak, że musisz się domyślać, czym jest ta fabuła, czy też jej czytać na, wiesz, jakichś wygrawerowanych kamieniach, które znajdziesz gdzieś tam w kosmosie, tylko po prostu wystarczy, że będziesz podążać za fabularnymi zleceniami. Ja właśnie robię jedno z takich fabularnych, pomniejszych zleceń, początkowych, by można byłoby powiedzieć, bo ja lubię zbaczać z toru w takich grach i robić zadania poboczne, żeby ulepszyć mój sprzęt i flotę i tak dalej, żeby później sobie łatwiej poradzić z fabułą. Czy porównanie do Elite? Nie, żadne, zero. Absolutnie nie. Totalnie nie. Zero porównania. Gra ma wysoki próg wejścia jednakże, muszę zaznaczyć, bardzo wysoki, dużo wyższy niż Elitka. Tak tylko powiem. Do nieznanego sektora. No zajebiście. Cały czas do nieznanego sektora. Jeszcze nic, nie? Teges, nie? Dobra, no to wyskoczę. Zobaczymy. Najwyżej się wrócę. O! A wiesz co, jeżeli znasz może tytuł Spaceborne 2, on jest w Early Access teraz, ale ja bardzo polecam ten tytuł. Jeżeli się pasjonowałeś freelancerem, to Spaceborne 2 może ci... Nie, to muszę wrócić, widzę. Przypaść do gustu. Mówię, to jest zajebista gra ogólnie, jak już się przebijesz przez
jej zasady, prawa. Czyli to nie było tutaj jednak, dobra, to nie było tutaj. Okay, to już wiemy. To już wiemy, czyli teraz będę się kierował na... Się kierował, lol. Ty już się kierujesz? Tutaj się będę się kierował. Czemu mi ścieżki nie pokazuje ogólnie? To jest też ciekawe. Autopilot disengaged. Co? Autopilot disengaged. New follower! Jak mogę wyłączyć autopilota, skoro nie miałem włączonego autopilota? Wielkie dzięki za follow, Sharpshooter. O, dużo ludzi mówi, że X3 było trudniejsze, jeżeli chodzi o interfejsy, UI i tak dalej. Dla mnie to jest... Ważne jest to, że mam naprawdę taki wielki zakres czynności, które mogę wykonywać, że jeżeli coś mnie nie zniechęci bardzo mocno, to wsiąknę na długo. Ups, nie to. No jest masa modów też do tej gry, oczywiście. Cała masa modów. Widziałem z takich większych modów, to nawet widziałem... solidny mod Gwiezdne Wojny. Tutaj są te akceleratory, widzę. Może to będzie któryś z tych. A, tutaj jest jeszcze coś, tam jest... No to kuźwa. Dobra, zobaczę, może tutaj to będzie to, czego ja szukam. O tak. Już od razu widać, że jesteś człowiekiem z dobrym gustem. No, to się ceni właśnie. No, mi się tak spodobała muzyka właśnie z X4 i z dodatków, że aż sobie zapodałem też. W postaci MP3-ek. Okej, zobaczmy. A, chyba nie tu. A, dobrze. Dobrze trafiłem. Niedobrze trafiłem. Find a way to... Co, to dobrze czy niedobrze? No... Kurwa. No tu jest... Co? Czy jednak źle? Gdzie jest? Jezu, jak mnie to zakręca sobą, to jest jakaś masakra. Czy jednak inna brama miała być? Entering Saturn 1. Czyli ta super autostrada miała być. Super highway, unknown sector. Dobra, no to na pewnej piździe wbijemy się w tą super autostradę, bo czemu nie? Przecież tak się robi, nie? Co, mandat mi dadzą? Entering Titan
O, trochę cholera widzę, muszę się nalatać. Co? To dobrze byłem. Ale coś mnie tutaj kręci z tą nawigacją. Coś mnie tutaj kręci. Tak, tak, teraz lata po sol latam, no. Mam jakieś błędy nawigacyjne. Entering Saturn 1. Oj, widzicie, i teraz mnie znowu tutaj prowadzi, a potem mi wyskoczy, żeby mam się wrócić do tego. Ale był tip, że mam szukać super autostrady. No to dobra, no to będę szukał tej super autostrady. Do Obert muszę dolecieć. No jak nie błędy, no skoro mnie prowadzi tam, potem mnie cofa, potem mnie znów prowadzi z powrotem, no to jest błąd. No jak mam to patrzeć inaczej? No kuźwa, no. Fuck you, prawie się rozjebałem o tą bramę, nie? Żebyś wiedział, cholera. Całe szczęście miałem więcej szczęścia niż rozumu. To jest bardzo pomocny skill życiowy, polecam. Polecam się go wytrenować. Dobra, teraz tak, na Uran. Entering Uranus. Oj, teraz mnie nie cofa. Dobra. Teraz muszę znaleźć drogę na Neptuna. Te moje przydupasy, kurde, pół godziny za mną oczywiście. Tutaj coś ciekawego niby, tak. Zobaczymy. Witaj ponownie, kakat. Całe szczęście tutaj paliwo się nie kończy. Tyle dobrego. Jest. No i gdzie to jest? Shit. Fuck you, czy to naprawdę tylko się raz pojawiło na mapie i to jest tyle? Serio? Accelerator Saturn 1. Bra. Trochę nie fair. O, jest. Co to? Muszę się wrócić. O, znaleźli coś, jest, nice. Co to jest? Patrz, moi mogą to stagować, a ja nie mogę, nie? Co jest grane? Tutaj, a logbox jest. Czemu ja mam... O, jest, dobra, jest logbox. Dobra, zobaczmy. Może będzie tam coś drugiego na sprzedaż albo coś. 10 zamków? What's up?
Bacz, nie mogę tak krzyczeć do mikrofonu, bo szanuję ludzkie uszy. Siemanko, aerozol. Co tam? Odfotoshopiłaś się już? O, cię w cyce jak matryce. To jest ta kula, ale teraz już wiem, jak se poradzić z tą kulą. Kulą piździulą. Ja to zaraz, ja to ogarnę teraz. Ja to ogarnę, tylko podrapię się w oko. Wilku, siemanko, witaj, hej! Dobra. Pilnuj mi fotela, grzej siedzenie. Ale nic nie dotykaj, słyszysz, typie? Nic nie dotykaj. Mówię, kurwa, nic nie dotykaj, to musiał położyć tam łapy. Patrzcie, jaki ma krzywe paluchy, on ma bardziej krzywe palce niż ja. Bro! Ty, gościu, czy ciebie to nie boli? A, no to mam nadzieję, że ta decyzja będzie polegała na tym, że jest idealnie, dziękujemy pani, proszę o to bonus. To by było idealnie. Co za wynalazek? No wiesz, Wilku, jest to gra, która w zasadzie zaistniała w roku 2018. Pokrótce jest to no, trochę zaawansowany, bardzo zaawansowany space sim z żyjącym światem. Gra single player naturalnie. Tutaj ludzie porównują pod pewnymi względami do EVE. Online, tylko że single player. Ja tutaj robię różne rzeczy w kosmosie. Teraz się dobieram do skrytki, że tak powiem. Aha, no to rest in Fotoroni, tak jest taka pizza photoshopistów, Fotoroni, wiesz, jak nie wiedziałaś, to już wiesz, nie ma za co. Rest in Fotoroni, kurde. Serio, skanują mnie teraz? Typy. Nie, po prostu kuźwa nie, bo to, że ja strzelę laserem, już nieraz mnie tak porobiło, że po prostu całość mi się rozpadła. Ja to będę robił powoli, ja to będę robił ostrożnie, ale to zrobię. I nie rozwalę całej tej skrytki. Wystarczy, że chybię i jeden strzał i jest dupa. Nie mam zamiaru marnować tego zasobu tutaj. Poza tym, dlaczego mam sobie odbierać imersji? Przepraszam bardzo. Co? Jeden dobry powód, dlaczego mam sobie odbierać imersji. Może dla mnie to jest, wiesz, wiecie, większa przyjemność, jak mogę sobie zróżnicować gameplay, wysiadając ze statku i robiąc raz na jakiś czas coś tak bezpośrednio. Au. Dude, mój statek i będę go spawał, ile będę chciał, won. No to się wtedy zdziwię, to wtedy są automatyczne save'y co 10 minut. Container. AGI Heuristic Core. Container. Ty, Witold, to nie będzie ten... a nie, to chyba nie będzie, to co potrzebowałeś tam procesor AGI, container. Tak? A nie Core. Container. Carbon Filter. Takie śmieci container. Też są. W sumie tutaj nie ma. 2000 targeting module, 30 tysięcy. Ammunition container. Light dumpfire missile, jedna, okej, okay, spoko. Procesor, tak, dobra, trzeba. Container. Nie, tutaj zdalny detonator. Container. No dobra, spoko, no parę rzeczy to sprzedam, widzę. Czemu mi się tam na czerwono potwierdza, że to nielegalny sprzęt jakiś, czy coś?
Ale, dobra, kontynuując. Chociaż kontyngentując, zwał jak zwał. Muszę znaleźć ścieżkę do kolejnego sektora. Unknown Station. Myślę, że warto było też te stacje tutaj troszkę poodkrywać. Zobaczyć, co to jest. Autopilot engaged. Tutaj był ten gate jeszcze, zaraz obczaję. Aha, bo to się zmienia pomiędzy nacjami jeszcze. No to ma sens, dobra. To ma naprawdę sens, to mi się podoba też. Ar, jesteś tam jeszcze? To jak jesteś, to rzuć może, proszę, bym cię bardzo, shoutoucik dla Foxa. Fox jutro się wkopuje w X4 i będzie wam pokazywał tą grę z jego punktu widzenia. Dzięki wielkie. Dziękuję. Co to jest jeszcze raz? Orbital Defense Station. To ma sens, dobra. Accelerator, Saturn 1. Do Saturna 1. I tutaj miałem jeszcze, o, tutaj tą stację. Dobra, zobaczmy, co to jest. I później sobie zwiedzę tutaj te zewnętrzne części tego sektora i powinienem znaleźć kolejny gate albo akcelerator, czy inny kosmiczny duponator. No faktycznie, zaczynam coraz bardziej tutaj korzystać z autopilota, czy też z pomocy NPC-ów do pilotażu statku, czy tak dalej. Zaczyna się to robić wygodne przy tej zwiększającej się liczbie mechanik, zadań, rzeczy, statków. Teraz to rajdujesz, frejerska twoja mać, tak? A wcześniej to nie chcieliście latać bliżej, wy dziady parchate. A właśnie, miałem sprawdzić przecież tego... Jak to się mówi? Formacje. To jakoś nie widzę tu żadnej. O, jest! Set formation. A, i to są ich skille w tych formacjach, tak? Z tego co rozumiem. Mam horizontal dart, zobaczymy. Czyli pozioma strzałka. Co to jest? Computronic Substrate Fabricator. Dobra, nie chcę tego, nie interesuje mnie to. Oj, tutaj jest jakieś zlecenie, co jest grane. Destroy Laser Towers, Medium, Envidium Crystallite i 405 kredytów. Bierę, wpisz, du. To jest very good deal. Tylko szkoda, że się muszę cofnąć w pizdu daleko, żeby go to zrobić, ale warto. No, się domyślam właśnie, Witold, nie? Chociaż nie wiem, czy chcę aż tak mocno to budować. Czemu mi to zniknęło? Mission failed? Czemu mission failed? Już nie było ograniczenia czasowego, what the fuck? Huh? Nie, no myślę, że powinno być okej. Myślę, że oni się ciebie boją, Efion. Wierz w to. Tak, sharpshooter. No, zgadzam się tutaj z tym, co powiedziałeś.
Ja ogólnie moją główną pasją, jeżeli chodzi o rozrywki wirtualnych kosmosów, jest Star Citizen. Także powracam często, gęsto, jeżeli jest do czego naturalnie powracać, także tudzież zapraszam na weekend, jeżeli masz ochotę. I Star Citizen dla mnie, no, nie tylko prezentuje go z poziomu gry, gameplayu samego, tutaj z moją LCMC Army, ale też prowadzimy wspólnie podcast poświęcony Star Citizen, nazywa się Raport z Hangaru, i tak naprawdę nie organizujemy go zbyt często, bo nie często jest coś solidnego, żeby się podzielić w taki bardziej obszerny sposób, ale zaplanowaliśmy kolejne na 9 kwietnia, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co się działo, co się dzieje, co się będzie dziać. Tak, ogólnie ja jestem zwolennikiem sci-fi, cyberpunków, post-apo, kosmosów wszelkiego wydania, jeżeli są dobre. Zwykle gry 3D, gry 2D mnie rzadko mnie wciągają. Jest parę tytułów, które mnie wciągnęło, ale rzadko. No i tak to pokrótce wygląda z mojego poziomu. Ej, to jest ciekawy grabek, co mówisz, nie miałem pojęcia. Czyli w ogóle każdej innej frakcji, tak? Czyli kupuję u jednych tych typów? U Terran, dajmy na to, nie, u Sagarian mówisz? U Sagarian i sprzedacie innej frakcji za 77. Ej, to ma sens. Dobra, będę pamiętał, dzięki. Wiesz, projekt mega na papierze, projekt też o burzliwym rozwoju i projekt, który... Pierwszą grą CIG, ogólnie twórca Star Citizen, robi dwie gry naraz. Pierwszą jest Squadron 42, czyli fabularna, że tak powiem, fabularna epopeja kosmiczna, single player, która będzie wprowadzeniem do Star Citizena. A potem dopiero jest Star Citizen. Także na razie Star Citizen jest blokowany przez rozwój Squadron 42, o którym gówno wiemy, tak naprawdę. A, to pani, zanim ja zacznę produkować takie rzeczy, to jeszcze chyba 2 miesiące miną. Nie rozumiem, dlaczego mi zjebało tą jedną misję, naprawdę nie rozumiem, nie kojarzę tego w ogóle. I dlaczego typy nie trzymają formacji? A, skanujcie mój inwentory. We dupie to mam. Serio, nie widziałem. To jest to, flota. Patrz, i teraz... Alpha Group? Nie. Set Formation. No miałem ten Vertical... Horizontal Dart, przepraszam, miałem to przecież. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Właśnie to jest to, co mnie w tej grze zastanawia bardzo mocno, że klikam często na rzeczy, nic się nie dzieje, albo dzieje się z wielkim opóźnieniem i to wywołuje we mnie, no nie tyle frustrację, co takie what the fuck, po prostu takie wielkie what the fuck. Mam nadzieję, że to jest gate, którego potrzebuję. I swoją drogą, dlaczego... No to jest ta misja, mi się przestała śledzić. Dobra. Oby to był ten akcelerator. Tak, to jest ten akcelerator, świetnie. Ale to jest, zapamiętam to na przyszłość, żeby produkować potencjalnie zaawansowane satelity i sprzedawać innym nacjom. To jest dobry tip, naprawdę. Neptune. Okinawa. Research. Jest. Mam to. Tutaj będę musiał jakieś, nie wiem, prace konserwatorskie przeprowadzić. Gdzie jest konserwator? Gdzie go trzeba? Kiedy go trzeba? Pracuję pewnie. Okay.
Kurde, mi przypomniałeś teraz o Baldur's Gate 3, niebawem premiera. Shit. Zły przycisk. Dobra, ale autopilot włączony. Dobra, więc tutaj nie gramy sobie w ciula, w auto ciula. I looked over your file, and I must say it made for interesting reading. Note this, you will have to impress me personally if you want any chance of getting an assignment worthy of your apparent skill set. While we wait for departure, perhaps you can showcase your resourcefulness. Okay. I have an item not often found on the general market. Should you find it, you will most certainly have piqued my interest, or sent over some details. Oczywiście, że typ coś ode mnie chce. Ja jestem fanem Baldura. 1-2 przeszedłem, ale trójka mi jakoś nie zachęciła. Mi się bardzo podoba ze względu na to, że jest unowocześniona i ze względu na interakcję z całym światem, jak można rozwiązywać bitwy, walki, zadania. Mi się po prostu bardzo spodobało. Postaci mi bardzo przypadły do gustu. Muzyka. Więc tak mnie kupili, że tak powiem. W ten sposób. A i ten procesor teraz potrzebuje. To jest to, co ty robiłeś, Witold, w takim razie teraz. Dogoniłem do tej twojej misji fabularnej. Kurwa, troszkę jestem tutaj zakręcony. I nie słuchałem, co mówiła typiara, dlatego jestem zakręcony. Test. Vanguard. Protein Volo gas. Czyli co, ja mam tutaj kupić ten po prostu? Właśnie, nie. Co się dzieje? Czemu on mi sam skręca? Aha, bo ten pilot jeszcze był załączony. Właśnie, no to jest racja, bo potem, kurczę, się człowiek zastanawia. Dobra, no. Ty, złodupcu! Nie? A, znów zbugowany. A nie, nie zbugowany, dobra. Warto strzelać do tych typów, jak się zauważy, bo sobie reputację można troszkę, bo troszkę, ale zawsze to podbić. No nie najgorzej, spodziewałem się takiego prd bardziej, ale no nie jest też źle. Ciekawe, jak te najdroższe strzelają. Successfully docked. Welcome. Hello. Thanks for... If our own intel is correct, you will likely find the dealer in the bar. W barze! Aha, idziemy do baru. Hello. Czy Hello. Jesteś zajęta dzisiaj wieczorem? Patrz, nawet mnie stać na nią. Kurde, jak ja lubię tą grę. To jest jedna z niewielu gier, która ci pozwala kupić kobietę.
Goodbye. I nie dość, nie tyle, że możesz kupić. Tak, nie tyle, że możesz kupić. Nie tylko to. Możesz obejrzeć, zanim kupisz. Dosłownie, możesz obejrzeć, zanim kupisz. Tak? Ej, ja myślę, że to była dobra cena. Naprawdę, myślę, że to była dobra cena. Marine! Pisze, a ona kosztuje 1 200 000. Bo ma skilla do przejmowania statków i jeszcze pilotaż ma całkiem i morale ma wysokie. Goodbye. Myślę, do baru to muszę tędy iść raczej. Tam Air sama by kupiła, mówię ci. Mówię ci, że ona sama by kupiła. LOL i chuj dodał cytat w związku z tym. A pierniczy. Kapitan jakiś to jest. Ej, typie, słyszałeś kiedyś o majtkach? Czekaj, bo to jest... Jeszcze siusiaka nie ma, no. Bez sensu trochę. Czemu ta jaszczurka nie ma siusiaka? Takie to trochę... No to spieprzaj. Bez siusiakowcu. A nie, nic, absolutnie nic tutaj się nie działo, nic się nie dzieje. Hello. 300 tysięcy tylko. Przeglądam po prostu towar na sprzedaż. Fajna. Oglądam towar na sprzedaż po prostu i mówiliśmy tutaj, że mówili tutaj ludzie, żebyś mi ten dała po głowie, ale ja myślę, a ja powiedziałem, że ty byś sama kupiła, jakbyś mogła. Więc wiesz. No tu wygląda jakiś podejrzany typ. O, jest. Can I help? Here you go. Ja jestem procesor, proszę bardzo. Myślałem, że będzie trudniej to zdobyć. Że będę musiał, nie wiem, ukatrupić jakąś całą rasę albo coś. W ogóle kobietę w tej grze. Bo tutaj można kupić kobiety. Znaczy można kupić załogantów ogólnie, wynająć ich, kupić. Lubo, siemanko, idzie okej, okay. Idzie coraz lepiej, szczerze ci powiem. Coraz lepiej. Coraz bardziej rozumiem ten bałagan. Mogę posprzedawać tak przy okazji to, co mam. Jeszcze na tym trochę zarobię. Widzisz, AR, widzisz, i to jest właśnie dobre myślenie tutaj. No. Ale widzisz, to jest też dobre na przyszłość, bo można tutaj stać się na przykład profesjonalnym macantem, co nie? Że ktoś, kto chce kupić jakiś towar, wynajmie ciebie jako profesjonalnego macanta i wtedy ty oczywiście wykonasz usługę zmacania profesjonalnego, wydasz swoją opinię, czy towar macany jest warty zakupu. To jest świetna rzecz. Ja myślę, że to jest świetny biznes model na przyszłość. Jak już będziemy latać w kosmosie. Dzięki za klipa, samiec. To na pewno nie pokazuje kolejnej kompromitacji. Okej. Wpytkę. No tego tu nie posprzedaję, bo to są moje upgrade do Space Suita. Wszystko będzie. Wygląda mi na to. No. Dobra. Good luck out there. Tam był typ jeszcze jeden. Gdzieś se poszedł. Kary mnie przechodzą, jak to widzę, nie?
Bra! Ubierz majtki, serio, kuźwa! O, jakieś ciasteczka rybkowe. Jebaniec stoi tym ogonem tutaj. Nie wiem, czy dobrze się podtarł w ogóle, nie? Dobra, idę. Deliver. Zresztą może dostarczyć ten procesor gdzieś. Dobra. Okej, czyli spadamy stąd. Zapiszę naturalnie grę, bo to tutaj jest ważne. Wielki progres od ostatniego streama. Mam swój szwadron, jak opis streama głosi. Mam trzy statki łącznie. Dwa Gladiusy i jednego Kukri. Są one troszkę ulepszone, nie za bardzo, bo wiadomo, potrzeba do tego masę kasy. Ale trzepaniem poważnej kasy ja się tutaj zajmę, jak już ogarnę zasady rządzące tą grą i będę się czuł tak naprawdę komfortowo. Ogólnie co chcę zrobić? Chcę na początek, tak żeby zacząć, kupić dwa statki do wydobycia, jeden do wydobycia złóż, drugi do wydobycia gazu i jeden statek transportowy i umieścić się w jakimś w miarę przyjemnym sektorze, żeby mi trzepały kasę pasywnie. Dzięki, samiec. Teraz internet już nigdy nie zapomni. Ale jak mi ktoś podpierdoli biznes model, to przetargam po sądach. I to jest dowód. To jest dowód. W zasadzie to dobrze, że to sklipowałem. To jest dowód na to, że to jest mój pomysł. Co za wyjęte z kontekstu kłamstwo! O, ja też nie pamiętam, jak to się nazywało, cholera. Ja będę wiedział, jak to się nazywa, jak już do tego dojdę. Co mi tutaj lata? Jakaś czerwona szmata? Nara, dziadu. Fuck! Autopilot, moja dupa! No kurwa, przydzwonił jak proboszcz w ministranta. Co? Co ty, skąd ty wymyślasz te rzeczy? Pani, ja to naprawdę, ja takich rzeczy nie mówię, no. To nie ja. To naprawdę nie ja. To moja moderacja, wszystko moja moderacja. Naprawdę, oni to robią. To jest ich wina. Znaczy, że taki poliglota, czy poeta? LOL. Czekaj, co ja mam teraz? Więc mam oddać ten proces, czy muszę wylądować tutaj, tak? Okej, dobra, to zadokujemy. LOL. Ej, no to jak wpierdziela zupki ten chińskie codziennie, no to wiesz co, śpieszcie się z nim przebywać, bo zupki chińskie tak szybko rozpuszczają od środka. Wiem, co mówię. Na studiach wpierdzielałem zupek chińskich przez rok, a potem miałem poważne problemy zdrowotne przez to. Może dlatego, że wszystkie były pikantne też. Możliwe. No. Tak.
Tak. Anyway. Wyjść. Hello there. Gdzie ja idę? Co ja idę robić? Jak? Wat? Co? Gdzie? Czemu ja tutaj chodzę jak jakiś wafel? Bez hełmu, bez niczego. Ej, no zamawiał ostrą. Ja niech się cieszę, że mu żyletek nie dosypali. O, dude. Pierwsze co? Za bardzo się pocisz, gościu. To musi być... Musi być ciasno i gorąco w tym kombinezonie. Druga rzecz. Co to za fryzura? A pani kapitan? Czekaj, muszę obejrzeć panią kapitan bliżej. Ej, nice. Pani kapitan mi się podoba. Prawda. Jest okej. No. Hello. Kurde, niestety nie mogę jej przeniąć stąd. A skille ma takie mizerne w zasadzie. Good job. You're just in time. We're about ready to disembark. Mniotła, space mniotła? Ha! A, wstawkę mamy! To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Koniec wstawki, enjoy. Albo i nie. It recently suffered structural damage due to some unknown spatial distortion. That's why you've been brought in. Our resources are limited, but our people are exceptional. I welcome you to the team. Unfortunately, our limited resources force us to make a minor detour. A number of satellites have been targeted by Xenon. While we manage to intercept the attackers. So, kakac, ty, to jest dobre skojarzenie. I will assign a number of satellites for you to return to working order. Let's get to work. Naprawić satelity. O, dobrze, tutaj NPC mówią. Bardzo dobrze. Czemu to ciągle są satelity, nie? Czemu to ciągle muszą być satelity? Wiecie co, podoba mi się to. Jest tutaj naprawdę, załogi tych statków w dużej mierze składają się z bardzo przystojnych pań. Bardzo atrakcyjnych pań, naprawdę. Podoba mi się to. Jest git. Tylko mnie bardziej zachęciło, żeby w to grać. Trzy satelity. No co, no taka prawda, no. Nie, bo wszystkie panie są ładne. Absolutnie nie, ale teraz jak o tym wspominasz, Lubo, chyba się będę musiał przyjrzeć. Gość się znudził aż, nie? Widzieliście typa? Było se pograć w jakieś Pokémony albo co? Trochę tego godzina jeszcze myślę, że zrobię, postaram się zrobić te satelity. Satellite. Satellite. No way! Is this satellite. A satellite? Wow! Autopilot engaged. Satellite. Ja chyba źle lecę. Disengaged.
Czyli będę musiał wyjść i to naprawiać, Gunwo. Dobra, spoko, czaję, rozumiem. Akceptuję ten stan rzeczy. Tak, tak, to jest krytyczna praca. Go ahead and repair it, but we may take action later. What? Co? Oops. Gladius. No i wszystko na ten temat. Gladius. W sumie, gościu, myślę, że mógłbym w zasadzie pozwolić typowi tutaj trochę polatać, a ja po prostu będę wyciągał te satelity. Ale... Kurwa, nie! Ciekawi mnie, czy mogę mu po prostu powiedzieć lecieć do następnego celu misji, czy nie. No, chyba gościa zepsułem, co? A, już się naprawił. O kurde, to takie ekrany istnieją? Can I help? Polecisz dalej? Zobaczymy. Czy polecisz do kolejnej? Jeżeli poleci do kolejnej satelity, to będę w niebo wzięty. No właśnie, nie? Z tym... Problem właśnie taki mam, to jest prawda. Panie Gupta, ale wy tak nie róbta. Ha! Że ja będę powracał do X4, mi się wydaje. Zdecydowanie będę grał sobie off-stream, żeby tutaj budować rzeczy. I będę powracał w najbliższych tygodniach, miesiącach, nie wiem, latach, eonach do tej gierki. Na pewno w związku też z nadchodzącym DLC-kiem. Tak myślę, może, że raz w tygodniu by wrzucać na streamy. Także no tutaj się, kurde, moje harmonogramy kurczą troszkę powoli. Bo... Gdzie ty typie lecisz, kurwa? Tu jest satelita. Gdzie on leci? Gościu, ty! Can I help? Dobra, oni są bezużyteczni jednak. Nie, to jest do dupy. Faktycznie, Gupta we chuj. Gupta, że ja pierniczę. Nie, po prostu ja miałem takie naiwne złudzenie, że skoro mam te cele zaznaczone, to on będzie latał od jednego do drugiego, ale to po prostu trzeba im na mapie zaznaczać, dosłownie palcem pokazać, gdzie konkretnie ma gościu lecieć i on wtedy leci. I tyle. Ale spokój, tak mu nie płacę, więc jest okej, nie? No, gdzie jest... Aha, dobra, tu jest. Wiele tłumaczyło. Tknąłem tą satelitę troszkę. Dobra. No właśnie tak, właśnie to mówiłem, no.
Właśnie to mówię. Co nie? Nie, jest dobrze właśnie, no. Robią właśnie za zajebiste stawki, więc... Wyjdź z mego fotela, bo cię trafi cholera. Ciekawe, czy coś mnie zaatakuje przy tej ostatniej satelicie. Biorąc pod uwagę prawa historii i opowieści kosmicznych, powinno. Wiecie co? Już u was w Polsce jest czwartek, a wiecie co to oznacza? Że czwartek to jest taki piątek w preorderze, więc prawie macie weekend. Ty, ale jakbyś sobie na przykład wyburzył sufit, to miałbyś niebo zamiast sufitu. Pomyśl nad tym, Jarod, pomyśl. I mógłbyś mieć gwiazdy w swoim pokoju albo salonie, bezpośrednio. Prr. A tam detale, co za coś, nie można mieć wszystkiego. Ale niebo. Au. Patrzcie, musiałam, była na 100%, a musiałam ją jeszcze dopolerować. Cholera. Dobra, wrócę na tą jednostkę badawczą. I myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą transmisję. Już jest późno, trzeba iść spać. Takie tam inne bezsensowne rzeczy. A jutro zobaczymy, jak Fox sobie będzie radził tutaj. Nie, Fox ma lepsze oko do takich bardziej skomplikowanych gier niż ja, więc zakładam, że będzie sobie radził lepiej na początku. Niemniej jednak będzie to ciekawe. Zobaczyć, jak cierpi. Cierp, sukinsynu! Ej, a co tam, znaczy mówisz, że zrobiłeś jakieś tutoriale, tak? Ale co w tych tutorialach było? Tylko jak latać statkiem? To tyle było?
O kurwa. Nice. Okinawa, research. Docking aborted. Sam jesteś aborted. Kuźwa rasistowskie. AI. Gdzie jest ten... Gdzie jest ten dok? Zgubiłem się, tu jest dok, tak? Tak, tutaj jest. Successfully docked. Widzieliście, jak ten NPC profesjonalnie rękoma tam macha? Aż muszę podejść zobaczyć, przywitać się z tym NPC-em bezpośrednio. Okej. Okay. Popełniłem błąd. O, jest więzienie, są kwatery załogi. Okej. Ciekawe, co oni mają w więzieniu. Może jakiś więźniów można kupić albo coś. Lubię kosmos, naprawdę lubię kosmos tak mocno. Może czasem jest ciasno. Czasem rozlegle, ale... Nigdzie indziej takich widoków, jak w kosmosie, nie ma. Now that that's out of the way, we can finally get on with our primary task. I can hardly wait. Coś się dzieje. Docking complete. Okej. And here we are. As you know, mocno świecący, nie? Security facility. Just because you have clearance to do your job, it doesn't mean you can go wandering. Wiesz co, Fox, jak ja się dowiedziałem, Foundation to jest tak naprawdę piaskownica bez fabuły. Ja gram w Cradle of Humanity, bo tutaj masz kampanię Ziemian. Właśnie, jak można zauważyć. Get into your spacesuits and prepare to be guided to your assigned positions. Repair damage. Jaki damage? Co jakiś damage się stał? Gdzie ten damage się stał? Kiedy? Co i jak? A jasne, a czemu nie? Czemu nie właśnie? Są tam Split Vendetta, na przykład mnie interesuje Split Vendetta właśnie. Czyli teoretycznie będziesz grał przedstawicielem rasy Split i będziesz dokonywał Vendety, więc czy może jest też taki deser, Banana Split się nazywa. Tak całkowicie przypadkowo przy okazji. Zobaczę jeszcze tylko szybko załogę tutaj, kwatery załogi i... Okej, całkiem fajnie, spoko, przytulnie, przyjemnie. Co to, japońskie znaczki czy koreańskie? Nie potrafię tego czytać. Nie przejdziemy tędy. Czysty zlew. To trzeba docenić. Tylko ten kran wygląda tak, jak trochę taki niedorobiony siusiak, ale to już szczegóły. Może to jest kwestia kranów w przyszłości. Się mogę nie znać. Jest też jeszcze brig. Co ja zrobiłem? Co? Dawam do tego, do więzienia chciałem. O. Pewnie myśl klik. Faktycznie. Ciekawe po co na jednostce naukowej więzienie, no ale dobra. Okej, nie oceniam. Niestety więzienie jest puste. Myślałem, że będą jakieś sexy więźniarki, coś takiego, ale i będę mógł jakąś kupić do załogi, ale niestety nie ma.
Zawiodłem się. Zobacz na... A, bo ty masz na Steamie. Widzisz, bo ja miałem dodatek X4 podstawkę na GOG. I GOG powinno mieć jeszcze promocje bardzo mocne na DLC-ki. Ja się właśnie w to zaopatrzyłem na GOG. Dobra, myślę, że ja jestem w zasadzie, ja tu zasejwuję ludziska. Ja przejdę sobie tutaj, o już, tak. Jestem zadowolony z tego, co mi się udało osiągnąć i jeszcze raz dziękuję za waszą pomoc, nakierowywanie mnie tutaj uczestniczenie, socjalne uczestniczenie w moich frustracjach. Ale inaczej się nie nauczę. Także cieszę się, że udało mi się osiągnąć, co mi się udało, z waszą pomocą. I jestem zachęcony, żeby grać dalej i tak też będę robić. Jeszcze tutaj parę rzeczy sprawdzę w zasadzie. Na przykład jak brzmię, kiedy sam się włączę na Twitch. Dobra, nie, widzę, że moja lista rajdowiczów jest pusta, ale może sprawdzę jeszcze, jakoś jest to dziwne partnerstwo na CD Keys. Partnerstwo. I może. Tak, są. Na Steam. Doskonale. Zobacz tutaj. Wykorzystaj mojego linka, jeżeli chcesz. Na tym. Na GOG. Nie na Judy, przepraszam, na CD Keys. Masz 3 DLC-ki Tides of Avaris, Cradle of Humanity, Split Vendetta za bardzo, bardzo dobrą cenę. Praktycznie ta sama cena, co w promocji na GOG, można by powiedzieć. No, także mam nadzieję, że ci to siądzie. A ja... Na dzisiaj się z wami żegnam. Przypominam, że jutro X4 Foundations u pana Foxfire na jego kanale Twitch. Zapraszam też do dołączenia na Discord LCMC Community, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a macie ochotę dołączyć do dorosłego grona graczy, starych wyjadaczy graczy. Dorosłego przynajmniej na papierze. Zawsze to coś, co nie? I widzimy się w sobotę i w niedzielę po Star Citizen. Dużo Star Citizena. Mam nadzieję, że do tej pory będzie patch 3.18.1. Nadal jestem taki naiwny i nadal się łudzę. Dobranoc, ludziska. Trzymajcie się i do zobaczenia. No. Widzicie to? To weekend.